Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Treutler. Gościem dzisiejszego wywiadu będzie Damian Drewniak. Artysta, fotograf, który jak nikt inny potrafi uwieczniać na zdjęciach prawdziwe, faktyczne, ludzkie historie. Dzisiejszy wywiad będzie z pewnością bardzo inspirujący, a także pozwoli Ci spojrzeć na fotografię z całkowicie innej strony. Serdecznie zapraszamy. Cześć Damian. Cześć Michale. Miło mi Cię widzieć w moim studio. Fantastycznie Ciebie widzieć również. Damian, chciałbym Cię wypytać dzisiaj o całą Twoją twórczość artystyczną, którą przyniosłeś i pewnie o jeszcze setki innych zdjęć, które masz w swoim portfolio. Ale zanim przejdziemy do takiej analizy tych zdjęć, chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądały początki Twojej fotografii. Mhm. Kiedy to się zaczęło oraz jak wyglądało to szukanie tego stylu, który obecnie prezentujesz? Początki to trudno określić tak naprawdę, bo fotografia zawsze była ze mną. I to było tak, że na początku patrzyłem na tatę, który fotografował i fotografował zawsze i wszędzie. To były czasy przełomu lat 70., 80., więc ta fotografia wyglądała zupełnie inaczej. No pomijając to, że była oczywiście analogowa. Lampa błyskowa założona na aparat wiązała się z tym, że trzeba było mieć akumulator przy sobie w walizeczce. Więc troszkę się tego naoglądałem. Pamiętam opowiedziano mi tą historię z dzieciństwa, gdzie tata chciał zrobić zdjęcie 3-letniemu szkrabowi, czyli mnie. Kupił jakieś mocne żarówki, bo chciał to pięknie doświetlić. Znaczy pięknie, no to chciał doświetlić po prostu to w jakiś sposób. I po tym jak je uruchomił, to wyłączył prąd w całym wieżowcu. Więc ta fotografia rzeczywiście była. Plusem tego jest to, że mam całe szuflady zdjęć ze swojego dzieciństwa, gdzie mam swoich pradziadków. No wiesz jak to jest, jak się fotografuje rodzinnie, to mimo, że czasami jest to fotografia, no wiadomo, nie artystyczna, bardziej dokumentalna i wtedy ją się traktuje taką, że czasami ucieka się od tego obiektywu, to z perspektywy tych wielu lat cudownie się sięga do tych szuflad i wraca do tych zdjęć. Więc ta fotografia była od początku. Poza tym mój dziadek też prowadził kółko fotograficzne w szkole podstawowej, mimo że był matematykiem. Brat mojej mamy też fotografował. Więc to wszystko jakby prowadziło do tego, że chyba nie będę miał wyjścia. Tak. Natomiast absolutnie to, co się działo wokół, nie trafiało do mnie, w sensie jakoś nie czułem wielkiej potrzeby. Na pierwszą komunię świętą dostałem smienę od taty. Chyba nie mogłem dostać innego prezentu od taty i jestem mu za to bardzo wdzięczny. Na tej smienie miałem 36 klatek. Pamiętam, pierwsza klisza to było jedno zdjęcie nieostre, na pozostałych nie było widać nic. I to był taki mój początek chyba, ale faktycznie później to działało tak, że jak ktoś fotografował na jakichś imprezach wspólnych, gdzie ja już chodziłem jako nastolatek, później już świeżo po ślubie, to jeżeli ktoś miał aparat, to miałem go ja. To absolutnie nie była świadoma fotografia. To była fotografia, wiesz, naciśnij, utrwal. Pamiętam pierwsze wakacje z moją obecną małżonką, początek lat 90., gdzie pojechaliśmy nad morze, miałem jakąś taką małpkę zbudowaną lampą błyskową. Zrobiłem zdjęcie przy zachodzie słońca, lampa błysnęła, później wywołaliśmy te zdjęcia. I mówię, Jezu, bardzo dokładnie to wyszło. Teraz się śmieję z tego oczywiście, ale wiesz, to wszystko w jakiś sposób myślę, że prowadziło mnie tu, gdzie jestem. Natomiast ta świadoma fotografia, żeby już tak nie przedłużać, zaczęła się chyba w momencie narodziny mojej pierwszej córeczki. To znaczy, to był taki bardzo początkowy początek, bo zazwyczaj jak się rodzą dzieci, to albo mamy, albo ojcowie, pewnie częściej mamy, ale ojcowie w moim przypadku też sięgają po aparat i zaczynają fotografować, bo wreszcie jest co uwieczniać, bo narodziło się coś nowego. I o ile na początku, no pożyczyłem aparat znowu od taty, bo swojego wtedy nie miałem, zwinąłem mu jakiegoś Fuji, kompaktowy Fuji. Nie pamiętam już modelu i pamiętam, że te pierwsze zdjęcia to były takie, że wiesz, suwaczek Clarity w prawo, teksturowanie w prawo i było świetnie, no nie? Później dopiero jak pokazywałem to innym, którzy trochę bardziej się znali ode mnie, to mówili, Jezu, chłopie, poczekaj, ochłoniesz, później będzie dobrze. Na razie rób dalej zdjęcia, no nie? Więc tak to wyglądało i po chyba jak moja córcia miała roczek skończony, przyleciał mój brat z Wielkiej Brytanii, ten, którego poznałeś. Mhm. Miał ze sobą lustrzankę Sony, jakiegoś kropa, to nie była pełna klatka, ale miał do niej podpięty obiektyw 50 ze światełkiem 1.4. No więc
moim przypadku, kiedy robiłem zdjęcia przypadkowe kompaktem, wziąłem coś takiego, zrobiłem zdjęcie, pamiętam mojej córze, u niego, jak byliśmy. Moja pierwsza myśl, jak spojrzałem na to, co się wyświetliło, mówię, jakie rozmyte tło. Pełna świadomość. Jesteś nagle pro. Ja mówię, kurde, jadź się, no nie? Ale słuchajcie, słuchaj, druga myśl. Kręcę, ja mówię, ty, ale to nie ma zooma, no nie? Dlaczego to nie działa? No i tak się zaczęło. Tak naprawdę tydzień później miałem swoją pierwszą lustrzankę. Znaczy bardziej niż ta lustrzanka, istotniejsze było to, że dokupiłem 35 1.8, kupiłem 50 1.8. No i zaczęła się zabawa. I naprawdę to zaczęło cieszyć. I wtedy już zauważyłem tą różnicę, że rzeczywiście to clarity w prawo do końca to nie do końca jest fortunne. Mhm. Więc zaczęła się ta fotografia, która zmierzała ku dobrym gustom, bardziej dobrym gustom. Na początku to była fotografia, mówię, bardziej mojej córy, później pojawili się znajomi, którzy okazało się, że tak mi się podoba to, co zrobiłem mojemu dzieciaczkowi, że dobrze by było, żeby mi też to zrobił. I w pewnym momencie tak naprawdę pojawiła się na horyzoncie moja siostra, która robiła wtedy sutaż. To była taka biżuteria z takich kordonków, niteczek. Jak to będzie słyszeć, to się będzie śmiać, bo to się nazywa jakoś tam bardziej fachowo. W każdym razie biżuteria to sutaż. I wpadła na pomysł, że mamy w rodzinie dziewczynę, która ma doświadczenie w modelowaniu. No i fajnie było, jakbym z racji tego, że już miałem wtedy troszeczkę świateł w domu, że może zrobię jej zdjęcia takie, które ona sobie wykorzysta na swoją stronę. Ja mówię, spoko, no nie? I to było moje pierwsze doświadczenie z modelką, która przyszła i nagle zaczęła mi tu wymachiwać i ja w ogóle tego nie panowałem na tym, bo nie miałem pojęcia, co ja chcę od niej. Teraz jak oglądam te zdjęcia, to trochę się śmieję, bo na jednych, na części z nich na przykład są kikutki, gdzie ta ręka gdzieś tam uciekła i w ogóle tego nie zauważyłem wtedy, że coś jest nie tak. Było widać biżuterię i ona się śmiała, więc wystarczyło. Ale to był taki początek, kiedy zauważyłem, że coś można stworzyć, niekoniecznie złapać chwilę taką spontaniczną, ale można, kurczę, tak naprawdę dodając jakieś tam elementy, stworzyć coś własnego. No więc tak naprawdę po tej sesji, nie wiem czy jednej, czy drugiej, zgadaliśmy się z Gosią, że może zrobimy jakiś wspólny wypad do Krakowa i zrobimy sesję na Starym Mieście. To był już czas, kiedy jedna ze znajomych podsunęła mi zdjęcia Anki Żurawlewej. I ja po prostu otworzyłem szeroko oczy. Mówię, Jezu, to jest tylko koncepcja, tu nie ma spontanu, nie jest świetnie. I pamiętam, Anka miała też taką serię ze starej uliczki, jakiejś włoskiej, może chorwackiej, bo nie pytałem ją dokładnie, gdzie robiła to zdjęcie, gdzie była pięknie pokazana taka melancholia, samotność dziewczyny. I nie ukrywam, że na bazie tego tak naprawdę te moje pierwsze koncepcyjne zdjęcia powstały. Tak naprawdę dzięki temu, że zapatrzyłem się w Ankę wtedy. Przyjechaliśmy do Krakowa, godzina 5 rano, kanonicza, pusto, poza samochodami, które dojeżdżałem tam do hotelu raz na jakiś czas. Przecież tam nie mogą jeździć samochód, dlaczego ten samochód tam stoi? Trzeba było poczekać. Zrobiliśmy zdjęcia, których, o ile musiałbym głęboko poszukać w szufladzie, żeby je znaleźć, których dzisiaj bym się nie wstydził, absolutnie. Mógłbym je pokazać i powiedzieć, to są jedne z moich pierwszych zdjęć koncepcyjnych i jestem dalej z nich zadowolony. Nie wiem, może nie dumny, może dumny z perspektywy tego, że to był naprawdę początek, tak? Ale byłem bardzo zadowolony. Później przyjechałem znowu do Krakowa, bo na Facebooku pojawił się tekst u Agnieszki Rzymek, fotografki krakowskiej, która wtedy robiła zdjęcia pełne powietrza, energii i fruwających, w sensie emocjonalnie, modelek. Mhm. To był bieg, to były rozrzucone włosy, ale nie było to sztuczne. To było takie, wiesz, ulotne chwile złapane w taki sposób, w jakim chciałbym ja je łapać. I Agnieszka, pamiętam, wrzuciła ogłoszenie, że wskoczyła i wolna sobota i ma pomysł na małe warsztaty i kto ma ochotę, to zaprasza. Kwota była w ogóle jakaś śmieszna, pamiętam wtedy. Więc moja pierwsza myśl, Agnieszkę też wtedy obserwowałem. No mówię, Jezu, no jadę, no nie? Wzięliśmy, spakowaliśmy się całą rodzinką, bo wszędzie jeździmy razem. No i przyjechałem do Agnieszki Rzymek. I to było takie pierwsze zderzenie z tym, że dziewczyna, która fotografuje, w ogóle Agnieszka też była, muszę troszkę rozszerzyć, będziesz chciał, śmiało. Będziesz później chciał. Nie będzie cięć. Pamiętam pierwsze spotkanie z Agnieszką, poza aspektem fotograficznym, Agnieszka mówiła nam o tym, że pracuje jako architektka, nie pamiętam, czy to była korporacja, czy jakaś mniejsza firma, pracowała w każdym razie dla kogoś. Jeżeli to trochę ciąży, ona by chciała żyć z fotografii kiedyś docelowo i zająć się tym, co kocha najbardziej. I to mi utkwiło na tych warsztatach. Druga rzecz, która mi utkwiła z tych warsztatów, bo to nie były warsztaty związane z obróbką, to był tylko i wyłącznie plener. Spotkaliśmy się w plenerze i rozstaliśmy się w plenerze. Mieliśmy modelkę i było nas chyba sześcioro.
I to, co było dla mnie bardzo istotne, to to, że Agnieszka otworzyła samochód, bagażnik i wysypało się stamtąd mnóstwo ciuchów. I to może było śmieszne, ale ona powiedziała jedną rzecz, która dla mnie w tym momencie jest po prostu oczywista, jak to, że rano się budzę, a wieczorem idę spać. Czyli nie liczcie na to, że wasza modelka ubierze się tak, jak wy sobie wyobrażacie i powiecie jej, że ma się ubrać, bo ona się tak nigdy nie ubierze. To o was ma zależeć, jak ona ma wyglądać. Co prawda Gosię w Krakowie ubierałem, ale miałem często takie sytuacje, że mówiłem komuś, kto chciał mieć u mnie zdjęcia, mówię, słuchaj, idziemy w taki teren, ubierz to, to i to, bo to będzie pasować, będzie kontrastować, dobry kolor, dobra kompozycja. Okazywało się, że ci ludzie przychodzili i wyglądali kompletnie od czapy, zupełnie inaczej. Agnieszka wywaliła po prostu pół samochodu ciuchów i ja mówię, aha, no dobra. To ja będę miał, od dzisiaj kupuję sukienki. I to był ten moment. Agnieszka w ogóle zrobiła fajne zajęcia, bo nie robiliśmy od początku zdjęć przez nią wykreowanych, tylko ona rzuciła nam parę gadżetów na trawnik i powiedziała, pozbierajcie to do kupy, stwórzcie z tego jakąś kompozycję. No nie? I to było takie, no dobra, ale co ja mam z tym zrobić? No nie? Leżał zegarek, łańcuszek, firanka, sukienka i stała obok modelka, no nie? No dobra. Nie pamiętam, co zrobiłem wtedy. Coś zrobiłem. W każdym razie bardzo z tych warsztatów byłem zadowolony. Do dzisiaj wracam do zdjęć z tamtych warsztatów, które mi się naprawdę podobają. One były prowadzone kompozycyjnie przez Agnieszkę, jakby to były jej pomysły. Coś tam od siebie dokładaliśmy, natomiast jak patrzę na nie, to absolutnie było wszystko tak, jakbym chciał sobie to wyobrazić. No i kolejnym krokiem, tak naprawdę bardzo, bardzo istotnym, było to, że ta sama koleżanka, która kiedyś mi podsunęła portfolio Anki Żurawlewej, w międzyczasie do obserwowanych dorzuciłem Olega Oprisko, czyli bardzo, bardzo podobne klimatyczne zdjęcia jak Anki. No i ta koleżanka napisała do mnie, mówi, słuchaj, Anka jest z Łodziejewie, będzie prowadzić warsztaty. Ja mówię, dobra, jadę, no nie? Napisałem do Marceliny, okazało się, że są miejsca, opłaciłem, pojechałem. I to były warsztaty, z których być może nie wszyscy byli zadowoleni. Ja byłem zachwycony. I myślę, że osoby, które chciały coś wyciągnąć, też były zachwycone. Natomiast to nie były warsztaty po to, żeby sobie poszerzyć portfolio. Przyjechała osoba, która chciała nam pokazać, jak pracuje i ona to 100% zrobiła. Ona nie do końca o nas dbała, czyli nie wyglądało tak, że ona ułożyła sobie jakiś tam kat po swojemu i mówiła, dobra, to teraz wy sobie zróbcie coś, tylko ona mówiła, dobra, idziemy razem, układam następny kat. Kto coś zrobił przy Ance, był szczęśliwy. Ja miałem to szczęście, że jak skończyliśmy pierwszy dzień pleneru, to mi się udało dziewczyny zostawić na boku, modelki, i zrobiłem jeszcze troszkę po swojemu. I pamiętam, Anka fajnie poukładała nam w głowie, mnie poukładała w głowie, w takim kontekście, że i to do dzisiaj powtarzam na swoich warsztatach, że mniej znaczy więcej tak naprawdę, że nie musimy pokazywać danej historii w 30 zdjęciach, bo to jest bez sensu. Wystarczy jedno, że czasami wystarczy zamknąć oczy, by pokazać zupełnie inny świat niż mamy ten, który widzimy otwartymi oczami. Można te światy połączyć, no nie? I to był taki impuls fajny. I to były jeszcze czasy, kiedy no myślę, że każdy z nas na początku swojej drogi chce być jak ktoś, ma swojego idola. Mhm. Ktoś, co chce grać w piłkę, teraz chce być jak Lewandowski albo jak Messi. Ktoś, co chce robić zdjęcia, chce być, nie wiem, jak, no nie wiem, mógłbym mieć milion fotografów, nie chcę wywyższać jednych, a poniżać drugich. Ale wiesz, o czym mówię. Każdy chce być jak ktoś. I to były te czasy, kiedy ja trochę chciałem być jak Anka, więc te moje początki, myślę, że klimatycznie są gdzieś tam bardzo spójne z tym, co Anka robiła kilka lat temu. Teraz Anka robi trochę inną fotografię. Więc absolutnie nie odcinam się od tego i jak ktoś mówi, że te zdjęcia, wiesz, no to mi przypominałem Ankę, to ja mu dziękuję za to, bo gdyby nie Anka, gdyby nie Olego Prisko, gdyby nie te początki, to pewnie nie byłbym tu, gdzie jestem. No a później zaczęła już się ta droga tak naprawdę szukania, tak, że ja nie chciałem, nie było oczywiście, to nie nastąpiło od dnia, gdzie ja się obudziłem rano i powiedziałem, no dobra, to ja już nie chcę być jak ktoś, ja chcę być teraz jak drewniak. No nie? Mhm. Natomiast absolutnie każdy kolejny dzień, miesiąc, rok powodował, że trochę chciałem zamykać oczy na to, co się dzieje wokół mnie fotograficznie, a bardziej chciałem szukać siebie. Pojawiły się inspiracje malarskie i tutaj bardzo wielkie ukłony dla Mirka Machlajewskiego, który będzie tutaj na kilku zdjęciach, który pojawił się w Złodziejewie jako uczestnik warsztatów.
i otworzył mi szerzej oczy trochę na malarstwo. Ja trochę nieświadomie patrzyłem na obrazy Vermeera, nie wiedząc, że to namalował Vermeer. Mhm. I podobało mi się jego światło, podobały mi się jego kompozycje. Mniej historię, bo tam to wiadomo, dzieli nas mimo wszystko ponad 400 lat grubo. Ale ta kompozycja, to miękkie światło, zupełnie inne niż światło fotograficzne. Mówię o świetle zastanym, bo w sztucznym możemy wykreować wszystko. I to było takie już powoli nawiązywanie. Mirek otworzył mi jeszcze oczy na kilku malarzy i bardzo jestem mu wdzięczny, zresztą jesteśmy przyjaciółmi, mimo że dzieli nas, no może nie całe pokolenie, ale na pewno kilka ładnych lat. A Mirek jest cudownym człowiekiem, jest wielkim koneserem sztuki, o nim też mogłem stworzyć osobną historię, ale on się w końcu na mnie obrazi, bo część moich warsztatów zawsze jest poświęcona Mirkowi. W każdym razie bardzo istotna postać w moim życiu, nie w kontekście bycia inspiracją dla mnie samego, chociaż Mirek jest człowiekiem, na którym warto się wzorować, ale podsunięcia mi pewnych rzeczy. On mi podsunął Edwarda Hoppera, którego po prostu ubóstwiam, kocham go na niego patrzeć. Później razem z Mirkiem pojawiła się Martuś, cudowne dziewczę, z którą też się przyjaźnimy rodzinnie niemalże i z którą się często spotykamy. Martuś podsunęła mi Margarita i nagle okazało się, że to wszystko zaczyna tworzyć zupełnie inne obrazy, no nie? Że oczywiście nie jeden do jednego, bo ja w życiu nie zrobiłem takiego zdjęcia, jak namalował Hopper, czy nie zrobiłem takiego, jak namalował Vermeer, bo to nie chodzi o jakby powielanie scenek, tylko tą inspirację światła, koloru, trochę kompozycji, więc jakby nie kopiowanie, ale inspirowanie się właśnie tym, czym oni też pewnie byli zainspirowani, no nie? No i tą drogą tak naprawdę sobie kroczę te ładne kilka lat. Dochodzą nowe inspiracje. Inspiracją może być wszystko tak naprawdę. Listek spadający z drzewa, dźwięki muzyki, uwielbiam po prostu. Chociaż dla mnie jest śmieszne, że teraz w moim angielskim jest trochę lepiej niż kiedyś. Pamiętam, że pierwszy raz jak usłyszałem Bohemian Rhapsody, to mówię, kurde, muszę o tym zrobić zdjęcie. Ale później jak przeczytałem tekst, cholera, chyba mi nie wyjdzie, no nie? Bo to trochę inaczej sobie wyobrażałem. Dźwięki powodują inne wyobrażenie o śpiewanym tekście czasami niż ten tekst wygląda, więc dźwięki inspirują. Inspiruje mnie liryka niesamowicie, czyli czasami w fragmencie przeczytanego tekstu można pięknie ubrać obrazem i skomponować na nowo, więc to wszystko się składa na to, gdzie teraz jestem i nie mam pojęcia, co się złoży na to, gdzie będę za rok. Mam nadzieję, że dalej będę. Moim marzeniem jest w ogóle tak to, że budząc się za 20 lat, chciałbym chcieć jeszcze mocniej niż chcę teraz. Kiedyś zrobiłem takie zdjęcie, nie ma go tutaj, ze Złodziejewa, w takim braku inspiracji poety, mąż Marceliny ze Złodziejewa, Robert pozował nam do tego zdjęcia. Kilka mam takich zdjęć bardzo podobnych o braku inspiracji. Brak inspiracji dla mnie to rękawy schowane ręce schowane w długich rękawach, czy nie widać nam dłoni, rozrzucony papier, cokolwiek możemy pokazać w ten sposób. I zrobiłem taki podpis, który pewnie niewiele osób zrozumiało, ale dla mnie był bardzo istotny, że moim marzeniem jest to, żebym nie umarł, zanim umrę. I dotyczyło to tworzenia, żebym ciągle chciał tworzyć, bo nie da się tworzyć bez chęci, tak mi się wydaje. Bez chęci myślę, że stajemy się rzemieślnikami, jesteśmy odtwórcami i to wszystko staje się wtórne. W momencie, kiedy budzimy się i widzimy, że znowu coś zaświtało, to chcemy i chcę. Ale chyba rozwinąłem za bardzo odpowiedź na pytanie, no nie? Nie, miały być początki. Można ciebie słuchać godzinami. Miały być początki, cudownie. Czyli tak naprawdę na podstawie tego, co powiedziałeś, bardzo duży wpływ miały osoby, które są wokół ciebie, które były wokół ciebie w życiu. To ono na pewno daje nam do zrozumienia, że powinniśmy wśród nawet nie tylko fotografów, ale przeróżnych ludzi się otaczać, bo są osoby, które mogą nas bardzo wiele nauczyć. Absolutnie. I to może bardzo wpłynąć na nasze życie. Absolutnie. Malarstwo również wpłynęło na ciebie i patrząc na te zdjęcia, to tę malarskość oczywiście widać, ale jest w tych zdjęciach właśnie coś więcej. Jest podejrzewam coś, co chcesz przede wszystkim pokazać światu. Co to jest? No, trudne pytanie. Nie trudne. Czasami jest to moment, który akurat gdzieś mi siedzi w głowie i chcę go wywalić na zewnątrz, a za pomocą zdjęcia jest to zrobić łatwiej niż za pomocą kilku zdań. Zresztą zdjęcia nigdy nie są oczywiste, a ja to lubię, jak ludzie gadają. Niekoniecznie gadają tak, jak ja myślę, że mogliby mówić o danym zdjęciu, czyli zupełnie inaczej interpretują, niż mam na myśli to, co stworzyłem.
Dużo zdjęć jest o samotności tak naprawdę. Nie jestem samotnym człowiekiem, absolutnie. Natomiast samotność jest dobrą inspiracją do tworzenia, tak mi się wydaje. Pokazanie samotności, wbrew pozorom, jest całkiem łatwe. Jest całkiem łatwe. Potrzebujemy do tego oczywiście dobrego materiału i to tak brzydko nazwałem, bo głównie chodzi oczywiście o prawdę, którą widać u modelki. Ja tak szczerze mówiąc, wolę współpracować z osobami, które mają jakiś bagaż życia za sobą. O wiele łatwiej jest wydobyć melancholię, zapatrzenie. Nie mówię o smutku, bo niekoniecznie, nawet wręcz bym uciekał od tego smutku, ale właśnie to zapatrzenie, tą mądrość w oczach łatwiej jest wywołać u osoby, która przeżyła lat 30, 35 czy nawet 40. Trudniej jest to zrobić u dziewczyny, która jest piękna, cudowna, ale ma lat na przykład 16 czy 17, bo ona nie do końca wie, co ja od niej chcę. Mhm. I to nie chodzi o to, że ona jest zła, bo prędzej czy później udaje mi się to zrobić z tą dziewczyną. Natomiast, no mówię, im więcej mamy na swoich plecach, myślę, że tym łatwiej jest nam wyrazić jakiekolwiek emocje. Więc no emocje oczywiście, to jest to, co chcę pokazać, tak? Tutaj na tych zdjęciach, które widzimy, mamy samotność, mamy śmierć inspiracyjną, ale zawsze niesioną jakąś nadzieją, mamy naprawianie świata, mamy trochę wizje apokaliptyczne, które niekoniecznie zawsze prowadzą do dobrego rozwiązania, mamy powstrzymywanie młodości i chęci ulecenia dalej, a mamy lęki dzieciństwa, mamy bardziej przyziemne historie jak pani Hemingway. Więc no, przede wszystkim emocje. Emocje to podstawowe źródło tego, co chcę, aby na moich zdjęciach było pokazywane. Kiedyś ktoś, myślę, wiele mądrzejszy ode mnie powiedział, że jeżeli chcemy, aby nasz widz coś poczuł, my też musimy to czuć, że jeżeli pokazujemy to na obrazie. I to jest cała prawda. Jeżeli robimy zdjęcie, którego my w ogóle nie czujemy, to nie wymagajmy od widza, żeby cokolwiek poczuł. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy mój widz czuje cokolwiek patrząc na zdjęcia, bo niektórzy traktują zdjęcia po prostu jako rozrywkę i chcą ładnego koloru albo uśmiechu modelki, albo po prostu uśmiechu dziecka. Ja absolutnie to rozumiem. Mogą też nie rozumieć, co chciałeś przekazać. Oczywiście, że mogą. Sztuka nie jest uniwersalna. I to jest cudowne tak naprawdę. Gdyby była uniwersalna, to myślę, żeby była nudna. A ona jest dla tych, którzy szukają czegoś innego, którzy chcą znaleźć siebie u innych. Mhm. I znajdują. Sztuka jest cudowna, bo nie mówimy tylko o fotografii. Sztuka to jest jedna dziedzina, która łączy tam fotografię, muzykę, malarstwo, literaturę. To wszystko jest sztuka, a tak naprawdę to wszystko jest jednym. Mhm. Jedni się wyrażają poprzez tekst, inni poprzez dźwięk, trzeci poprzez obraz i tyle. No. A te emocje, te historie, liryka tych fotografii to jest coś, co... Ty chcesz przekazać od siebie, czy jest to inspiracja tymi ludźmi, których fotografujesz? I tak, i tak. I tak, i tak. Często są to moje przemyślenia. I to, że w jakiś sposób chcę zbudować scenę od podstaw i wtedy potrzebuję modelki, która wyrazi to, co jej przekazuje. Ale fotografuję też coraz częściej, co mnie też cieszy, dla ludzi, którzy po prostu piszą do mnie, że chcieliby, abym zrobił im sesję. I ta sesja wiąże się z tym, że moja pierwsza odpowiedź do nich jest taka, że okej, super, piszę, jakie są oczywiście warunki, ale podstawowym warunkiem jest to, że dobrze by było, żebyś mi coś o sobie napisała. Tyle, ile chcesz mi powiedzieć o sobie, nic więcej. I na bazie tego, co usłyszę od tej osoby, co ona robi w życiu, jakie jest jej pasja, jej hobby, gdzie lubi wychodzić, o tym wszystkim po prostu, co osoba obca mi chce mi powiedzieć o sobie, więc to nie jest zawsze jakaś bardzo duża wylewność. I na bazie tego tak naprawdę tworzę historię pod nią samą. Po pierwsze, lubię to robić, bo osoba sfotografowana odnajduje samą siebie na tych zdjęciach. Po drugie, jest to swojego rodzaju ułatwienie dla mnie, bo osoba włożona w swoje własne buty, mówię tutaj o emocjach tej osoby, jest przez całą sesję naturalna. Ja nie pamiętam, kiedy miałem problem z tym, żeby osoba, która pierwszy raz w życiu staje przed obiektywem, zrobiła jakby to, co ja sobie dla niej wymyśliłem, bo to jest ona sama. Oczywiście zdarzają się takie osoby, które się krępują, no nie? Więc moim podstawowym hasłem jest: słuchaj, usiądź wygodnie, wyluzuj się, załóż chapcie tak, jak robisz to w domu
i od tego zaczniemy. I po pewnej czasie to zaczyna się dziać, więc nie tylko są to moje historie, są to historie życia moich klientów. I chcę to podkreślić, nie lubię słowa klient, bo tak naprawdę to ci wszyscy ludzie, którzy zostali przeze mnie sfotografowani, zostają gdzieś w dalszych kontaktach i to są albo moi bliscy znajomi, albo bardzo bliscy znajomi, albo przyjaciele. Nie mam osób, którymi się po prostu rozstajemy na sesji i te osoby najczęściej wracają do mnie też na kolejną sesję i opowiadamy znowu. I okazuje się, że ta osoba za pierwszym razem tak dużo o sobie nie opowiedziała. To ciekawe jest. Ile chciała powiedzieć za drugim razem. No bo się otwierają w pewnym momencie przy każdym spotkaniu. Ufają. I to jest cudowne. Jestem bardzo wdzięczny za to, że potrafią mi ludzie zaufać, bo wiedzą, że tak naprawdę ufają mi i nigdzie więcej to nie pójdzie, tak? Że to jest dla nich, że ta historia, którą mi opowiadają, zostaje między nami i nikt o niej później nie słyszy. No chyba, że są to historie, które mogą dalej przekazać, a takie są wtedy jak najbardziej tak. Myślę, że warto właśnie może nie tyle opowiadać właśnie tym klientom, co ty chcesz pokazać na zdjęciach, ale oni muszą być świadomi tego, że ty pokazujesz ich i chcesz pokazać ich. Tak, chcę ich pokazać, oczywiście. Bo ja tak stawiam się teraz w roli potencjalnego klienta. Jakbym napisał do ciebie, Damian, chcę zrobić sobie u ciebie sesję, bo mi się one bardzo podobają wizualnie. W tym momencie poprosiłbyś mnie, żebym coś o sobie napisał. Oczywiście. I ja bym się rozpisał. Cudownie, to na pewno. I wtedy ty właśnie szukasz tej wizji w swojej głowie na mnie, na podstawie mojej historii, tak? A robisz też, czy pytasz też, spytałbyś też mnie, czy ja mam jakiś pomysł, czy to jest tak, że całkowicie twoje pomysły realizujesz? Tak, czasami podpytuję, bo czasami jest takie pytanie, jak wyobrażasz sobie to, jak ja bym chciał ciebie zobaczyć? Bo to też jest ważne. Bo poniekąd, mimo wszystko, że ja jestem takim trochę, w cudzysłowie, tyranem na sesjach i czasami walczę sam ze sobą, kiedy ktoś powie po sesji, gdzie wszystko jest skomponowane, no wiesz, ale ten jeden fragmencik mógłbyś tu poprawić. To jest taka szpileczka. Oczywiście śmieję się teraz, bo ja staram się zawsze zadowolić gusta tej osoby, która jest fotografowana, bo wiem, że to nie jest tylko fotografia dla mnie, ale też dla tej drugiej strony, więc czasami jak mnie coś ubodnie, to oczywiście chwilę tak posiedzę i później już to robię. Nie wiem, do czego zmierzałem. Jestem twoim klientem potencjalnym, więc... Dobra, czy pytam o sugestie? Czasami tak, bo moje wyobrażenia są czasami zupełnie inne. Chcę je skonfrontować z wyobrażeniami osoby, która stanie przed obiektywem, no bo tak jak mówię, jest to fotografia dla niej samej, ale to tak czy owak jest przemielone przez moją głowę, czyli zamknę sobie trochę oczy, pomyślę sobie, no dobra, widzisz to tak, ale możemy to zrobić ciutkę inaczej, no nie? I dodać coś. Przecież nie tylko żyjesz od godziny 8 rano do godziny 23, też śpisz. Jak śpisz, jesteś kimś innym, więc możemy troszeczkę wymieszać ten świat prawdziwy z tym światem pod zamkniętymi powiekami, a ten świat pod zamkniętymi powiekami to jest to, co ja dodaję, więc tak, no chcę, żeby te historie były o tej osobie, ale żeby to były też moje historie. No. A to ładnie powiedziałeś, tym, że pod tymi powiekami jest też właśnie to coś, co ty dodajesz. Bardzo fajnie. A w przypadku takich twoich projektów, kiedy realizujesz z jakąś modelką czy modelem, to w takiej sytuacji to jest tylko twój pomysł, czy też z osobą teoretycznie profesjonalną, czy półprofesjonalną? Najczęściej mój. On się rodzi na różne sposoby, rodzą się to pomysły. Czasami inspiracją jest historia, którą sobie gdzieś tam ułożyłem w głowie i czekam na odpowiedni moment, aż ją zrealizuję. Czasami inspiracją jest sama osoba, którą spotykam, choćby modelka. Czasami przestrzeń, w której działamy, która jakby jest taka, że no nie sposób w niej odpowiedzieć inną historię niż właśnie taką, a nie inną. Czasami przedmiot, tutaj też tak, który może nam ogłosić coś, mimo że sam w sobie nie potrafi, to przecież na zdjęciu już może. Więc raczej są to moje wizje. Rzadko słucham modelki, w sensie, że ktoś napisze, że słuchaj, mam taki pomysł, że chciałabym to pokazać tak i tak. Nie wiem, czy w pamięci odkopałbym taką sesję, tak naprawdę, z modelką, sam na sam. To zawsze jest gdzieś tam... Wiadomo, spotykam się z Gosią, baletnicą, czy w Złodziejewie z Alicą, która też tańczy balet. Miałem warsztatowiczkę, która przyjechała nauczyć...
posłuchać o mojej fotografii. Okazało się, że też tańczy balet, więc nie miała wyjścia. Oprócz tego, że brała udział w moich warsztatach, musiała zapozować. Ale do czego zmierzam? Skoro spotkam się z osobą, która tańczy, mimo że jest modelką, no to nie każę jej założyć trampek i tańczyć hip-hop, więc raczej staram się wykorzystać to, kim ona też jest. Więc poniekąd, mimo że jest modelką, no to tej preferencje jakby dla mnie też są istotne, więc Gosia, czy Arisa, czy Shina właśnie na moich zdjęciach też tańczą, bo są baletnicami i cudownie jest to wykorzystywać. Ale tańczą trochę inaczej niż one robią to na co dzień. Wiadomo, że jest to troszeczkę inne historie są, ale tak, wykorzystuję te preferencje. Ty musisz mieć zdolność do jednania sobie ludzi, Nie wiem, nigdy o tym, znaczy może inaczej, nie tyle nie myślałem, co nie starałem się analizować, czy faktycznie tak jest, bo po prostu to spotykamy się i się dzieje. Bardzo fajne spotkanie, bo spotkanie z Izą Wasińską. Uwielbiam Izę, to kim jest. Jest jedno zdjęcie tutaj z Izą. Tak, to jest to zdjęcie. O ile zawsze przed zdjęciami mam plan, że pojedziemy, zrobimy coś, co mam już w głowie, to spotykając się z Izą, wiedziałem, że spotykam się z osobą, która ma ogromne doświadczenie jako modelka. Ogromne doświadczenie jako stylistka, bo ona ubiera też swoje klientki. Mam taki fajny profil na Instagramie, który nazywa się Lala Lump Style. No i wiąże się to z tym, że Iza ładzi po wszelkiego rodzaju second handach i pewnie innych sklepach, zbiera te ciuchy i później komponuje je tak, że wyglądają, daje im drugie życie, że jej klientki wyglądają troszkę inaczej. Ale zmierzając do sedna. Zobaczyłem, bo z Izą zgadywaliśmy się kilka razy. Zawsze mieliśmy daleko do siebie. Iza mieszka w Białogardzie, ja w Częstochowie, więc no cała Polska do przejechania. I pewnego razu miałem mieć warsztaty w Kołobrzegu, a z Kołobrzegu do Białogardu już jest tylko pół godzinki jazdy, więc napisałem do Izy, że będę. Iza napisała, że super. A później zobaczyłem, że Iza zrobiła jakieś story, nie wiem, czy to był Instagram, czy Facebook, gdzie ćwiczy jogę u siebie. Nie wiedziałem gdzie. Miałem nadzieję, że to jest jej pokój. Zobaczyłem turkusowe ściany, ciepłe meble, mówię o barwie i mnóstwo rzeczy dookoła, które mi zagrały. No nie? I tylko napisałem, Iza, czy to twoje mieszkanie? Ona mówi, że tak. Że to... Ja mówię, dobra, to będę. Bez żadnego planu. Chciałem pojechać tam z czystą głową, bo nie znałem jej osobiście. Usiedliśmy na kawie, wzięliśmy jedną, drugą kawę, po drugiej już Iza powiedziała, ale Damian, zrobimy jakieś zdjęcie. Tak. I wiesz, ale w czasie tej kawy się rozglądałem i też słuchałem tego, co Iza mi mówi. I te zdjęcia, które zrobiliśmy, według mnie absolutnie ją pokazują. Nie wiedziałem, że Iza na przykład maluje, że zrobiła mnóstwo reprodukcji, zrobiła swoje obrazy, malowała. W tym momencie ten obraz był ukończony, reprodukcja Łempickiej, tak? Obrazu Tamary Łempickiej. Nie miałem pojęcia wtedy, że to jej. Ona mi powiedziała wtedy, że to ona maluje. I stwierdziłem, że no dobra, Iza, to robimy zdjęcia o tobie. Jest tutaj, tych zdjęć wszystkich nie ma. Jest zdjęcie Izy pośród obrazów, pośród farb. W tym momencie weszły jeszcze nam jej koty, które też cudownie zapozowały. Po prostu zaczęły dziać się cuda w czasie tej sesji. Natomiast na tym zdjęciu ona, bo jakby nie każdy rozumie, dlaczego rozebrałem Izę do połowy na tym zdjęciu. Iza mówiła mi w czasie sesji, że ona ma jeszcze pewną głowę pomysłu, że ona chciałaby dużo zrealizować, dużo działać, a ma mnóstwo doświadczenia już za sobą, więc mówiłem, dobra Iza, to się rozbieramy do połowy, bo skoro ty jesteś do połowy zrealizowana, a od połowy jeszcze nie, to pokażemy to w ten sposób. Oczywiście nie robię aktów, więc absolutnie nic nie widać na tym zdjęciu, natomiast każdy, kto widzi, że Iza jest tylko w spódnicy i to miałem na myśli. I widać te zrealizowane jakby jej projekty dookoła, jej obrazy, natomiast no, ona sama widać, że jeszcze w połowie jest nie do końca, w połowie jest rozebrana, więc sama sobą chce iść dalej i to była moja wizja jej samej. Więc czasami te pomysły rodzą się, wiesz, potrzebuję chwili, żeby coś się urodziło i jestem strasznie wdzięczny, że niektórzy ludzie zaczęli mnie wpuszczać do swoich domów, żebym zrobił czy u nich warsztaty, czy u nich sesje, bo w tym roku miałem i jedną, i drugą sytuację i wchodzę do przestrzeni, gdzie ja oczywiście zawsze proszę o kilka zdjęć takiego wnętrza, żebym wiedział, czego się spodziewać, ale okazuje się, że te zdjęcia budują we mnie oczywiście jakiś tam obraz, który pewnie zrealizuję, czy to w czasie sesji, czy w czasie warsztatów, ale jak wchodzę już tam na żywo i ta przestrzeń okazuje się oczywiście troszeczkę inna niż sobie wyobrażałem, to rodzą się kolejne obrazy i to jest fantastyczne, bo nigdy jeszcze 2 lata temu bym chyba siebie nie posądzał o takie zachowanie, bo ja przygotowując się do warsztatów czy do sesji musiałem mieć ułożone
wszystkie kadry od A do Z. To dosyć męcząca rzecz, bo wszyscy myślą, że warsztaty to jeden albo dwa dni, gość przyjeżdża, wykłada, kasuje kasę i wyjeżdża. No nie, dla mnie warsztaty to są dwa tygodnie pracy, bo jest tydzień przygotowań przed warsztatami i później tydzień, może czasami krócej, ale kilka ładnych dni, kiedy jest, mam kontakt z tymi osobami, które były na tych warsztatach. Mamy, jeżeli to jest grupowe warsztaty, to mam utworzoną grupę na Facebooku, gdzie wymieniamy ciągle zdania. Nie traktuję to absolutnie jako pracy, bo dla mnie to absolutnie cudowna przyjemność, ale w każdym razie to nie są tylko dwa dni, to jest zawsze troszeczkę dłużej. Więc te dwa lata temu to wszystko musiało być dograne od A do Z, bo inaczej ja nie mogłem spać. W tym momencie nauczyłem się tego, że mogę pozwolić sobie na pewną nonszalancję i po prostu przyjechanie do jakiegoś wnętrza i rozejrzenie się i okazuje się, że kurczę, że się da. Że się da. Nie mam tutaj jednego zdjęcia, z którego byłem bardzo zadowolony na warsztatach indywidualnych we Wrocławiu, gdzie zaprosiła mnie dziewczyna. Cudowna zresztą. Cudowna. Naprawdę artycha pełną gębą. Uwielbiam. Gdzie wszedłem do mieszkania, tam było wszystko piękne i chciałem, żeby to było moje mieszkanie. A naprawdę, cudownie. Beatka Rekas. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że o niej powiedziałem. I okazało się, że wiesz, te meble, to wszystko, to da się wszystko poskładać. I wyszły nam naprawdę cudowne rzeczy u niej. I ciągle liczę na to. Ja uwielbiam jeździć do Złodziejewa, mimo że byłem tam razy, nie wiem, 20 parę chyba. Natomiast za każdym razem tam... Jednak przed tymi warsztatami moja głowa pracuje mocniej, bo będąc po raz któryś, nasty czy dwudziesty w jednej przestrzeni, trudno tworzy się coś nowego. Natomiast nie wiem, jak to się dzieje, ale za każdym razem to coś nowego powstaje. Mhm. Więc Złodziejewo ma w sobie tą magię. Tak? I to dlatego tam warto na pewno przyjeżdżać. Natomiast uwielbiam nowe przestrzenie. Tak? Byłem w Tarnowie ostatnio. Byłem w Gdańsku, do którego będę wracał też latem, w Warszawie już kilka razy, gdzie, zresztą w Krakowie też, dzięki Izie Garbarz kilka razy poprowadziłem warsztaty i ona mnie zaprowadziła w piękne przestrzenie, tutaj też na jednym zdjęciu Hewrę, jest cudowna. Na Kazimierzu. Kanapa na Kazimierzu, po prostu zakochałem się, także wielkie podziękowania dla jednej Izy i dla drugiej, bo jedna jest fotografką, która mi pokazała to miejsce, a druga jest właścicielką tego lokalu, która udostępniła nam tą przestrzeń. Więc te nowe przestrzenie też tworzą super historie i dają niesamowite inspiracje, więc uwielbiam pojawiać się w tych nowych miejscach i mam nadzieję, że takich nowych miejsc jeszcze dużo przede mną. Dokładnie, ale tak jak na przykład tutaj masz bardzo podobne miejsce, co tak. tutaj. Miejsce bardzo podobne, światło bardzo podobne, tak. Ale to, co właśnie odróżnia te zdjęcia od siebie, to właśnie historia. Tak. Ja myślałem, że spytam cię o sztukę tworzenia historii, ale ja muszę cię spytać o sztukę pokazywania historii. To jest niesamowite, że twoja kreatywność pokazuje tak naprawdę no, prawdę. I twoją, i modelki. Czy modela. Kurczę, bo chyba o to chodzi tak naprawdę, że jeżeli pokażemy, jeżeli dla ciebie to wygląda jak prawda, to jest największy komplement, jaki może chyba dostać każdy artysta, bo to znaczy, że rzeczywiście ja czułem to zdjęcie. Ta seria, tu chciałem nawiązać, to jest Mirek i Julka Karolina, modelka dwóch imion. To jest w ogóle wydarzenie, o którym trzeba mówić i chcę mówić, bo to były warsztaty w Złodziejewie, gdzie ja wymyśliłem sobie historię, że opowiemy troszkę nie po polsku zaczynam mówić. Chciałem opowiedzieć historię osoby starej. Mam nadzieję, że Mirek wybaczy, ale wiedział, że będzie starcem na tym zdjęciu. I osoby młodej, opiekującym się, kimś, kto jest uzależniony od niej samej, nie potrafi może sam jeść, sam chodzić, sam wychodzić na zewnątrz i te cztery kąty, ta skromna izba i ta osoba, to jest jedyne, co ma, nic więcej. I historia jak wiele innych pewnie na świecie. Natomiast niesamowite było to, że mając grupę chyba wtedy 8 osób, okazało się, że w momencie, kiedy ustawiłem pierwszą scenkę i odwróciłem się, to połowa tych osób płakała na tych warsztatach. Ja jestem uczuciowiec, bo oglądając Arielkę z moją córeczką kilka lat temu też ryczałem, więc jak zobaczyłem, że osoby płaczą, no to też mi poleciało.
No i okazało się, że każdy z tych, większość z tych uczestników warsztatów odnalazło swoje historie życiowe na tych zdjęciach, że jeden stracił babcię, drugi mamę, trzeci opiekował się dziadkiem, czwarty miał jeszcze kogoś innego i to wszystko, co ja pokazałem, no to jest to, co oni przeżyli przed chwilą. I ja to właśnie fotografuję, jak to się stało. I ja nie wiem, jak to się stało, no po prostu chciałem to pokazać w ten sposób. Ale to, co rzeczywiście się działo na tym kadrze, to w jaki sposób zagrał Mirek, w jaki zagrała Julka tą czułością do Mirka, to było coś, gdzie mi do dzisiaj stają po prostu No ja widzę, włosy. Że masz cierki. Tak, włosy na rękach i to naprawdę budowało emocje wtedy i do dzisiaj, jak patrzę na te zdjęcia, mimo że one mają już chyba 3 czy 4 lata, dalej absolutnie to spojrzenie, bo to wszystko miało jakby swój kolej, tak? To jakby to karmienie, to spojrzenie Mirka, znaczy Julki bardziej na Mirka, tak? Ta czułość, gdzie widać to spojrzenie, gdzie ta osoba, która opiekuje się tą starszą, ona nie musi tego robić, po tym spojrzeniu widać, że ona chce to robić. I na tym mi bardzo zależało. Tutaj zaplocenie warkoczem Julki oczu Mirka miało symbolizować to, że on nie ma niczego poza nią, tak? Że to ona jest jego oczami, więc to nie był przypadek, że te włosy wylądowały na oczach Mirka. No zakończenie historii to jest smutne. Tłumaczyć chyba nie trzeba. Nie trzeba, wylana zupa i łyżka, no wiadomo, no każdego z nas to czeka, przykre, ale prawdziwe. I no to jest coś, co siedzi mi bardzo, bardzo, bardzo mocno w serduchu. Światło, Vermeer. Światło Vermeer. Kompozycja też trochę vermeerowska, natomiast no, Vermeer nie namalował nigdy takiego obrazu, dlatego jeszcze raz nawiążę do tego, że to nie chodzi o inspirację, żeby robić scenkę dokładnie taką, jak stworzył Vermeer, ale żeby zainspirować się czy to światłem, czy kompozycją i stworzyć coś własnego. No, więc na tych historii, tak, one są zbliżone. No, tu niby światełko jest takie same, ale inne pomieszczenie, bo to w Częstochowie, pod Częstochową warsztaty indywidualne akurat, sesja z baletnicą właśnie. Natomiast nie chciałem pokazać tego tak bardzo oczywiście, że to ma być oczywista, będzie baletnica, która będzie mi tańczyć przed oknem. To zrobi każdy. Tu jest trochę śmierć artystyczna, tak? Pokazane ta niemoc twórcza, gdzie te ręce, włosy, one już leżą na ziemi niemalże. Bluszcz, który jest na ścianie, który symbolizuje upływ czasu. Jak wiele czasu upłynęło, ona dalej siedzi na krześle, więc pewnie długo z tego krzesła nie wstaje. Zegarek dla tych, którzy ewentualnie szukają większej dosłowności, czyli te wskazówki rzucane na ziemię, też jakby powiązane z bluszczem, żeby było wiadomo, że ten czas płynie, a te wskazówki, skoro leżą na ziemi, to pewnie zniszczony zegar i leży tam nie wiadomo jak długo. Więc ten upływ czasu był tutaj bardzo istotny, ale jest jedyna rzecz, która sprawia, że to zdjęcie nie jest mroczne i nie jest o smutnej historii. To są te motyle, które ciągną te troczki od puent baletowych i one dają nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Poczekaj chwilę. Są złe momenty, są bardzo złe momenty, które wydają się beznadziejne, przyjdą te dobre. Trzeba poczekać czasami tylko i będzie dobrze, więc zupełnie inna historia, no nie? Bo tutaj jednak historia zakończona smutno, tutaj wbrew pozorom wydawać by się mogło, że historia jest równie tragiczna, aczkolwiek prowadzi do dobrego rozwiązania. Tutaj podobne światło, znowu to akurat to samo pomieszczenie pod Częstochową w opuszczonej fabryce. Ale to już znowu jest historia o marzeniach, które mamy w głowie, czyli to, co właśnie o czym mówiłem. Czasami warto zamknąć oczy, żeby zobaczyć coś więcej. Na żywo nie zobaczymy jak dmuchawca, tak? Nie wiem, jak się nazywa ten kwiatek. Mlecz? Mlecz, chyba tak. Przekwitając, tak. Bardziej mi angielska nazwa utkwiła w głowie niż polska. Na żywo nie zobaczymy odfruwających tak, jak chcemy, tych kawałeczków tego kwiatka. Ale w ten sposób możemy pokazać te ulotne marzenia, te nasze ulotne pragnienia, o których myślimy. Tutaj patrzymy na nie bezpośrednio, no nie? Więc możemy połączyć sobie dwa światy. Ten, który mamy pod zamkniętymi powiekami i ten, na który patrzymy. Więc mówię, światło to same, kompozycje bardzo zbliżone, natomiast historia za każdym razem troszkę inna. Tutaj, mimo że oczywiście zupełnie inne pomieszczenie, to znowu i światło, to światło jednak bardzo, bardzo podobne, no ale tu znowu historia o lękach dzieciństwa, tak? Bo to nie jest dziewczyna, która schowa się za stołem i patrzy, co jest na zewnątrz, tylko to jest dziewczynka, która patrzy na swoją zabawkę, którą miała w dzieciństwie i widać, że ta zabawka niekoniecznie przypomina jej dobre rzeczy, bo ona nie patrzy na nią z miłością, raczej patrzy z obawą, no nie? Z jakichś wspomnień, które budują to, że do tego dzieciństwa być może nie chce wracać zbyt chętnie, więc w każdej z tych zdjęć jakaś historyjka jest ukryta.
przygotowując się do tego, do tej rozmowy z tobą, przeglądałem masę twoich zdjęć i one wizualnie mi się podobają, ale właśnie ja tych historii nie znam. Ja mogę sobie jakieś historie sam dopisywać, bo... I super, o to chodzi. No bo nie znam tych osób, nie znam twojego podejścia i myślę, że jest to taki rodzaj fotografii, o którym trzeba rozmawiać i ty jako artysta, dobrze, żebyś te historie opowiadał w ten sposób, żeby ja jako odbiorca poznał prawdziwą tę historię. Mm-hmm. Czy wolisz nie mówić do końca wszystkiego, a liczyć na to, że ktoś... będzie miał swoje interpretacje. Gaduła ze mnie. Bardzo gaduła ze mnie i czasami też więcej napiszę, niż może ktoś, kto ogląda zdjęcie po raz pierwszy, powinien wiedzieć. I miałem kiedyś, mam taką jedną bliską znajomą właśnie z Gdańska, że, która mi kiedyś napisała w komentarzu, że szkoda, że już nie napisałem w ogóle wszystkiego na temat tego zdjęcia, że ona by wolała sobie spojrzeć na to zdjęcie, nie wiedząc tego wszystkiego, co napisałem. Więc czasami rzeczywiście trochę za dużo wspomnę, chociaż ostatnio raczej mam tendencję ku temu, że rzucę jakiś tytuł, nagłówek do zdjęcia, które publikuję. Czasami zadam pytanie i czasami czytam właśnie fajne rzeczy, o których ja nie wiem, a wiedzą inni. Super. Tu jest taka jedna seria, która sporo namieszała. Tak, tu mamy trzy zdjęcia, czyli pierwsze, drugie. Kolejność też jest ważna tutaj? Tak, kolejność jest bardzo ważna, bo to jest taka trochę wariacja na nasze dzisiejsze zwariowane czasy, po których nikt z nas nie wie, czego się spodziewać. Nie jestem twórcą teorii spiskowych, raczej stoję z boku. Czytam niewiele, ale to, co przeczytam, staram się mielić przez to, co mam w głowie. Nic mądrego mi z tego nie wychodzi, bo pewnie nikomu z nas by nie wyszło. Ale to jest taka moja wizja, że te trąby to nie są trąby, które po prostu miały być na polu, tylko to są trąby ogłaszające nam nowy porządek, tak? Czyli wolność nam dali, to jest tak naprawdę tytuł pierwszego zdjęcia. Wolność nam dali, ale ręce splątali. Jak widać, tych rąk tutaj nie widać, one są z tyłu. Nie widać dłoni, to był raczej taki... Może nie tyle od początku zamierzony cel, natomiast w momencie, kiedy zrobiłem to zdjęcie, powiedziałem, kurde, super. Zanim pomyślałem, zrobiłem. Świetnie. Czasami się zdarza. Na tym zdjęciu w ogóle pozuje Marta, o której wspomniałem, że ona też pod tsunami kiedyś Magritta w Złodziejewie i stała się naszą rodzinną przyjaciółką. Przywozi mi cudownie dobre dżemy. Naprawdę. Robi tak genialnie dobre dżemy. Ja nie jestem wielkim łasuchem, ale jak dostaję dżem od Marty, to zanim on wyląduje na chałce, bo to jest nasza tradycja rodzinna, że co tydzień w sobotę rano jest chałka, więc zanim on wyląduje na chałce, to połowy słoika nie ma, bo ja zawsze wieczorami go podjadam. Cudowne. Pozdrawiamy Martę. Bardzo. Będzie się wstydzić później. I dobrze. Ale napisze mi o tym. No, w każdym razie wracając do zdjęć, wolność nam dali, ręce splątali, ale nasłuchujemy. Nasłuchujemy, bo jesteśmy ciekawi tego, co mają nam do powiedzenia. Natomiast na drugim zdjęciu słuchaliśmy już tak długo, że tak nas oplątali tymi chmurami ogłaszającymi nowy ład, że z jednej strony chcemy uciekać, ale jesteśmy tak oplątani, że trochę nie wiadomo, gdzie uciekać. Trzecie zdjęcie niby znowu jest trochę fatalistyczne, bo wyciągamy białą flagę, ale na szczycie białej flagi świeci mały ćwilek, który daje nam nadzieję. Wiem, że to jest bardzo malutkie. Tam jest mały ptaszek. I to jest ten malutki detalik, który znowu, tak jak tutaj te motylki ciągnące troczki od butów, a ma dać nadzieję, że mimo, że jest biała flaga, to wcale nie jest koniec. No nie, że jeszcze wstaniemy. Musisz być optymistą w życiu, co? No oczywiście, mam cudowną rodzinę. Boże, no mam najlepszą żonę na świecie, najlepsze dwie córki na świecie, brata, siostrę, tatę. Mamci niestety już nie, ale ona zawsze chciała dla mnie dobrze. Może babci, dziadków, ciocie. Wszystkich mam cudownych. I Martę, i Mirka, i Marcelinę, i ciebie mam tutaj dzisiaj, wiesz. Mam dobrych ludzi wokół po prostu i tyle. Dobrzy ludzie wokół powodują, że żyje nam się dobrze. W momencie, kiedy pojawiają się zjadacze energii, to po prostu od nich trzeba uciekać. Albo próbować dać im to, żeby oni stali się tymi dobrymi ludźmi. No, to, jaki ty jesteś sam, też takich ludzi przyciągasz do siebie. Mam wrażenie, że to tak działa. Mam wrażenie, że to tak działa, bo zastanawiam się, czy po prostu Pan Bóg mnie tak kocha, czy po prostu mam szczęście. I rzeczywiście to tak jest, że nie jestem w stanie wskazać kogoś, kto mi ostatnio znalazł za skórę i pewnie oczywiście, że pojawiają się mniejsze, większe konflikty. W każdej najbardziej kochającej rodzinie pojawiają się konflikty, więc wśród ludzi nam obcych też mogą się pojawiać konflikty, ale po to mamy języki, żeby rozmawiać i wyjaśniać sobie pewne sprawy. I najlepsze jest to, że kiedy rozmawiam, to po prostu my wyjaśniamy te sprawy, więc nie możemy chować tego gdzieś tam za skórą i opowiadać innym.
bo skoro ta osoba zainteresowana nie wie, o co nam chodzi, no to ona też nam nie odpowie. Więc no, jak każdego boli mnie, być może pewne rzeczy mnie bolą, natomiast jak o nich porozmawiam z tą osobą, która jest bezpośrednio zainteresowana, to te rzeczy przestają boleć, bo po prostu je wyjaśniamy. Ale to nie znaczy, że to była zła osoba, bo to dalej jest dobry człowiek i mówię, naprawdę tych dobrych ludzi wokół mam całe mnóstwo. No i bardzo dobrze, oby się jeszcze więcej. Przejdźmy do jakiegoś kolejnego zdjęcia. Przykładowo może opowiedz mi historię tej fotografii, bo jest to zaskakujące i ciekawe. Ciekawi mnie koncepcja. Dlaczego tak? Jaka historia tutaj jest? Naprawa świata. Anioł, który światłem daje nam nadzieję, to światło, które do niego wpada, ma dać nam nadzieję. Jakby dobrze symbolicznie nam to przedstawia. Natomiast ten anioł naprawia kwiatka, natomiast ten kwiatek ma być symbolem tego, że, bo to jest surrealizm, tak, totalny surrealizm. On ma tam w jakiejś pęsetce ma płatek, który stara się przyklejać. Czyli coś, co w zasadzie jest góry z jednej strony skazane na porażkę, natomiast z naszej wyobraźni wcale nie musi być skazane na porażkę, więc ten anioł patrząc na to, co dzieje się na zewnątrz, po prostu stara się to co dzieje się na zewnątrz, naprawić. Ten kwiatek symbolizuje właśnie tą naprawę. No i w zasadzie cała historia. Anioł ma na sobie mnóstwo problemów i cały ciężar, bo ta korona cierniowa symbolizuje te problemy i tak naprawdę tym aniołem jest każdy z nas. Bo my mamy wpływ na to, co dzieje się dookoła nas i tak naprawdę to, w jaki sposób traktujemy innych, to budujemy wokół siebie tą naszą przestrzeń i my możemy zawsze próbować naprawiać, tak? Nie na siłę, absolutnie nie na siłę, ale możemy dawać troszkę od siebie. Tak jak ten anioł. Trochę. Stara się. A na przykładzie akurat tego dzieła, to był pomysł twój? Tak. Chciałem kupić trochę inny kwiatek. Miał być gerber kompozycyjnie kolorem, bardziej jakby pasujący mi kompozycyjnie. Gerberów nie było. Po prostu pychę do kwiaciarni przed wyjazdem na warsztaty. Kurde, nie ma gerberów. Pani mówi, ale mam takie ładne słoneczniki. No nie? Ale no dobra, niech będą słoneczniki. A w ciągu tego samego dnia działaliśmy jeszcze z Robertem w Złodziejewie. Robertem, mężem Marcelin, który jest rudy i grał nam Van Gogha. Ja mówię, on dobra, to może jednak te słoneczniki się przydadzą. Więc wziąłem słonecznik, więc od początku był to pomysł mój, natomiast Sławek, który przyjechał na te warsztaty, przywiózł te skrzydła. Bo mój pomysł był taki, że model męski ubiorę w naprawianie świata za pomocą naprawiania kwiatka. I to miało być troszkę na zasadzie kontrastów, no bo typowy męski testosteron siedzący, bo widać jak wygląda nam tutaj Tomek, naprawia coś delikatnego, więc mamy kontrast. Te skrzydła pojawiły się nagle. Ja mówię, kurczę, będzie jeszcze lepiej. Dlatego ubraliśmy te skrzydła. Skrzydeł nie było w planie, ale Sławek je przywiózł, więc plan uzupełniliśmy po prostu. Natomiast tak, to była główna scenka w ogóle warsztatowa, jaką miałem w głowie na dobry tydzień przed przyjazdem na warsztaty i od początku do końca miała tak właśnie wyglądać. A dopytałbym cię jeszcze w kwestii tworzenia na sesji takiego setupu. Czy to jest światło z okna, czy stawiasz jakąś lampę na zewnątrz? Nie, tylko i wyłącznie światło zastane, tylko i wyłącznie światło takie, jakie mamy. W czasie edycji ono jest dopełniane. Znaczy ja nie zmieniam, bo ludzie troszkę mniej doświadczeni myślą, że jak się siada do Photoshopa, to z byle czego można coś zrobić. No nie. Zdjęcie kompozycyjnie i poprawnością musi dać potencjał do tego, żeby z nim popracować później. Więc ja kierunku światła nie zmieniam, ale dopełniam sobie tymi swoimi umiejętnościami, które nabyłem. Czyli są teksturki ze światłem, które nam wypełniają tą przestrzeń między źródłem światła, a tym, co dzieje się na modelu najczęściej, czyli jest to ta delikatna migiełka, która się pokazuje, która też zmiękcza nam tą historię. Tak? Ona nie jest taka bardzo kontrastowa, to światełko zawsze jest bardzo istotne na tych zdjęciach. Więc jest to praca ze światłem zastanym, a później jest to praca w czasie edycji dosyć długiej, mozolnej, ale dającej mi kawał satysfakcji. To wybierzmy sobie teraz jakieś takie zdjęcie, które jest mocno wyedytowane. Najmocniej z tych wszystkich. Znaczy, wiesz co, no tak. No, są choć one wyglądają tak dość naturalnie. Są pewnego rodzaju manipulacje, czyli tak widać te trąby. Te trąby wbrew pozorom tam były. Nie takie duże Nie takie duże. Wzięliśmy tenor, bo tak się nazywa ten instrument. Postawiliśmy go w kilku miejscach na tym polu. Sfotografowałem go oczywiście z bliższej odległości, tak żeby móc go później wkomponować w te trawy. Więc to wszystko jest no, swojego rodzaju manipulacja. Są chmurki, które oczywiście zostały dodane jako coś, co wylatuje z tych trąb. Już wiemy, w jakim celu. Tutaj też jest troszeczkę zabawy. Z tego zdjęcia jestem bardzo zadowolony. Może nie w kontekście całej historii, bo ona jest tutaj taka, może nie bardzo skomplikowana.
Ale to jest moja córka, więc to, wiecie, takie zdjęcia się zawsze kocha najbardziej. To też jest troszkę edycji, bo tam siedzą ptaszki, których myślę, że nie sposób byłoby przywołać na tą walizkę, na klatkę. Jest chmurka w klatce. To wszystko znowu ma sens, bo dorosła modelka, to w ogóle jest historia z nią. Czy bo... to nie jest małżonka? Nie, to nie jest małżonka. To jest Anastazja, Ukrainka. Cudowne dziewczę, które miałem wielką przyjemność fotografować kilka razy już. I pamiętam, ustaliliśmy z Marceliną, że Anastazja będzie nam pozować w Złodziejewie na kolejnej edycji. No i wziąłem Anastazję, mówię, że Anastazja, mało cię będzie widać na tych zdjęciach. Mam taką wizję. Ja, ona mówi, no dobra. I później Marcelina do mnie pisze, mówi, najpiękniejszą modelkę mi zasłoniłeś. No taka była wizja, wybaczcie. To jest tak naprawdę konfrontacja bogatego doświadczenia z dzieciństwem. I tutaj widać, że czasami warto zaufać temu takiemu spontaniczności dziecięcej, tak? Bo tutaj tak naprawdę główną bohaterką jest moja córeczka Igusia, która jakby nadaje powagi temu zdjęciu. Widać, że to ona jest bardziej opiekunką być może tej swojej aktorskiej w tym momencie mamy i to ona ją prowadzi, no nie? Natomiast modelka z jednej strony buduje trochę efekt grozy tymi zasłoniętymi włosami, nie wiadomo czego się spodziewać, ale z drugiej strony te ptaszki, które się pojawiają na walizce i na klatce powodują, że tam nie może się dziać nic złego, bo jakby się działo coś złego, to one by uciekły. Tym bardziej, że moja córa trzyma w ręku klatkę, z której pewnie przed chwilą wypuściła te ptaki. Więc skoro one dalej chcą być z tymi dziewczynami, to znaczy, że one po prostu się tam z nimi dobrze czują, więc absolutnie nie ma żadnej grozy. Bardziej pokazanie tego, że w tym przypadku to osoba dorosła bardziej ufa dziecku i może skończyły się pomysły na to, żeby iść przed siebie. Może woli się zresetować i pokazać dziecku, mówi, może ona ma jakiś pomysł na to, co robić dalej. Natomiast znowu edycja, tak? Tak jak mówię, ptaszków nie było, chmurki w klatce, jak pewnie się domyślasz, też nie było, więc troszkę tej edycji jest. Natomiast mimo wszystko to, co dzieje się na tych zdjęciach, z reguły dzieje się też na żywo w czasie planu zdjęciowego, tak? Czyli te trąby tam były oczywiście mniejszej ilości, w mniejszej wielkości niż są pokazane, natomiast rzeczywiście tam były. To jest tak, że my teoretycznie za pomocą tekstur kupionych gdzieś w internecie oczywiście możemy zrobić mnóstwo, ale jest nam łatwiej, kiedy weźmiemy prawdziwy instrument, fotografujemy go w takich warunkach, w jakich mieliśmy sesję, bo my nie musimy później walczyć ze światłem, dopasowywać jakby kolorem, światłem właśnie przede wszystkim, bo tak naprawdę powiększamy, doklejamy i już jest, i wszystko nam pasuje, więc no, staram się też ułatwiać sobie pracę w czasie tych sesji. Oczywiście no, tak, ptaszki, no wiadomo, ptaszki są ze sztucznej tekstury, więc trzeba je dopasować, tak żeby to światło, które nam wpada z góry na ptaszkach wyglądało tak, jakby rzeczywiście wpadało z góry. Kupimy teksturę na jakiejś stronie i ona niekoniecznie nam światłem musi pasować, więc musimy ją dopasować pod każdym względem, żeby wszystko nam grało. Natomiast on mówię, no jeżeli się pojawiają takie rzeczy, no to one się pojawiają w jakimś celu, a nie dlatego, żeby nam, nie wiem, sprawiły, że zdjęcie wygląda ładniej. One z reguły albo właśnie uspokajają nam atmosferę, żebyśmy nie pomyśleli, że o, historia grozy, no nie, bo ptaki nie uciekły, albo właśnie no dopełniają w każdym razie tej historii. Tak samo tutaj, no ten dmuchawiec też tam był na żywo. Tutaj za stołem siedział Sztano Fejer, Słowak, fotograf, bardzo, bardzo kreatywny. I zrobiliśmy scenkę, gdzie modelka siedziała nam z tym kwiatkiem, a później Sztano tam przykucnął za nim i dmuchał w ten dmuchawiec, żeby poleciało. I później te po prostu ulotne kwiatuszki są po prostu nałożone na zdjęcie. A to też fajnie, że nie zrobiłeś tego w postprodukcji, tylko się postaraliście tak, na sesji, tak, żeby to wszystko, było. Większość tych rzeczy naprawdę 90% nawet myślę, że dzieje się zawsze na żywo. W czasie. Wiadomo, tak samo jak lewitacje. Tutaj akurat nie mamy żadnego przykładu, bo ja rzadko robię lewitację. Jeżeli dziewczyna nam fruwa, to też wszystko jest zrobione na żywo. Tak? Ona albo leży nam na jakimś krzesełku i robimy wszystko, czyli osobno sukienkę, osobno włosy, osobno ręce. Później to wszystko sklejamy w czasie edycji. I summa summarum, tak naprawdę wszystko dzieje się na żywo. Czyli jakby pomijając czas, który upływa, to gdybyśmy ten czas sobie inaczej poskładali, to ona rzeczywiście tam leciała.
każda jej część ciała leciała, tylko w innym momencie. Dokładnie. A na przykładzie, no już wyłoniłeś tę fotografię, jak długo musiałeś czasu poświęcić na edycję tego zdjęcia? Nie, to jest prościutkie zdjęcie. Myślę, że, nie wiem, to jest zdjęcie sprzed kilku lat, ale myślę, że jakbym miał je usiąść od początku do końca do komputera, to jest kura 40 minut tak naprawdę i ten kadr jest gotowy. Są zdjęcia, nad którymi pracuję dłużej i to jest tak, że czasami ja czuję bardzo mocno historię, mam w głowie poukładane kolory, w czasie edycji coś do końca mi nie gra. I ja często jest tak, że siedzę przy danym zdjęciu na przykład 2 godziny, dalej go nie do końca czuję, że to tak ma finalnie wyglądać, jak wygląda. Więc na przykład odkładam go na jeden dzień. Po jednym dniu wracam, siedzę kolejne 30 minut, jeżeli dalej nie uzyskam tego efektu, którego oczekiwałem, to znowu jest następny dzień. Więc są zdjęcia, które leżą na przykład, nad którymi pracuję tydzień, ale to nie jest tydzień non-stop. Po prostu jest to jakby takie wpatrywanie się czasami ślepe w monitor i czekanie, aż w końcu coś zatrybi. Są zdjęcia, które czekają czasami kilka lat w szufladzie i się doczekają w końcu na przykład, bo na przykład w danym momencie, kiedy wróciłem, otworzyłem je, okazało się, że kurczę, no to coś poszło nie tak, nie do końca jest tak, jak chciałbym to poczuć, a później po 2-3 latach okazało się, kurde, dlaczego ja tego nie zrobiłem wcześniej, no nie, jest super. Więc zdarzają się też takie momenty, więc mówię, różnie. Czasami jest to rzeczywiście 40 minut, czasami jest to długa, długa praca. Ale jeśli ktoś chciałby się nauczyć podobnej edycji jak ty, to można u ciebie kupić tutoriale, które masz na stronie. Można kupić u mnie tutoriale. Jak już ustalimy termin, kiedy pójdzie to, czyli w zasadzie teraz, jak to słuchacie, to ustalimy sobie, tylko musimy to zrobić. Nie, może to będzie twoje imię i nazwisko, tak zrobimy. Czyli wpiszecie na mojej stronie w miejscu kod rabatowy Michał Treutler i dostaniecie dobry rabacik do każdego tutoriala. Na pewno to będzie taki rabat, który was usatysfakcjonuje i zanim klikniecie kup, to będziecie wiedzieć, o ile jest to taniej, więc myślę, że będzie warto. A wiesz co, powiem ci szczerze, że jeśli chciałbym się tego nauczyć, to ta kwota dla mnie nie jest jakoś tak strasznie ważna. Cieszę się. Ważne, że można się od ciebie czegoś takiego nauczyć również online, bo wiadomo, nie każdy ma czas i możliwości przyjechać na warsztaty indywidualne. Tak, prowadzę też warsztaty przez Skype'a, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja nie lubię robić takiej prywaty i mówić o tym, że słuchajcie, przychodźcie, ale rodzina też trzeba z czegoś utrzymać. No. Więc reklamujemy Damiana, wpadajcie do Damiana, uczcie się od najmądrzejszych. Może można się umówić, takie warsztaty wtedy sam na sam trwają około 3-4 godzin. Rozmawiamy sobie na temat każdego etapu edycji. Całość jest nagrywana w postaci filmu, więc dostajecie kompletne materiały szkoleniowe. To nie jest tak, że się rozstajemy i w zasadzie jak nie zapamiętaliście, to wasza strata. No nie, bo całość tego, co zrobimy w czasie takiej lekcji, dostajecie w formie filmu i możecie oglądać go tyle razy, ile potrzebujecie. Więc no. Jasne. Nie wiem, czy warto, ale... A ja jestem przekonany, że warto. Ale to jest taka kwestia właśnie techniczna, postprodukcyjna, tak. Ale czy jesteś też w stanie nauczyć tego, tej wrażliwości, tej kreatywności w poszukiwaniu tych pomysłów? Nie wiem, bo każdy z nas jest inny. Dlatego ludzie są cudowni, że są różni. Kurczę, no gdybyśmy byli tacy sami, to pewnie wszyscy byśmy się od siebie uczyli i potrafili dokładnie zrobić to dokładnie to samo, ale świat byłby nudny. A może nie byłoby takich gadów jak za wschodnią granicą, ale i tak by było nudno. Więc nie wiem, czy potrafię. Oczywiście o tym mówię, o tym, żeby rozmawiać z osobą, która nam pozuje, żeby starać się dotrzeć gdzieś w głąb duszy danej osoby, wtedy łatwiej nam pokazać tą osobę. Nie wiem, ile te osoby, znaczy wiem, że część z nich na pewno zabiera dużo do siebie, bo ja później widzę zdjęcia uczestników tych moich warsztatów i widzę, że i mi się mordka cieszy, bo widzę, że coś dałem. Strasznie lubię widzieć swoją wartość dodaną na zdjęciach innych. Nie tak, że ktoś zrobi takie zdjęcie, że nie wiadomo, czy to moje, czy jego, bo to nie o to chodzi. Ale jak zrobi, to też nie mam z tym problemu. Natomiast myślę, że te zdjęcia nie są charakterystyczne. Oczywiście obróbka jest bardzo istotna, bo ja dłubię długo przy tych zdjęciach. Natomiast najistotniejsze są dla mnie historie, tak? A z racji tego, że każdy z nas jest inny, to każdy z nas chce pokazywać je inaczej. Więc oczywiście mówię o tym, że jeszcze raz powtórzę, żeby rozmawiać, docierać do duszy, ale myślę, że każdy z nas ma inny jakiś tam swój sposób. Część z nas robi fotografię lekką, łatwą i przyjemną, dziecięcą, gdzie docieranie do duszy dziecka. Myślę, że zawsze prowadzi do tych samych wniosków, że ma być radośnie, wesoło i z motylkami dookoła. I super. I absolutnie też nie mam z tym problemu, co nie znaczy, że to jest mój świat, bo to nie jest mój świat. Ja swoją córę też wolę pokazać troszkę inny sposób, jak widać. I każde inne dziecko też mógłbym, czemu nie? Teraz ostatnio na warsztatach też miałem dziewczynę, która miała ledwo 13 lat, a
wyszło nam naprawdę super. Więc nie boję się wyzwań, bo młode modelki to dla mnie to, co mówiłem na początku. Jakiegoś rodzaju wyzwanie, bo zdecydowanie wolę osoby doświadczone życiem. Mówię o emocjach, że łatwiej jest je wydobyć. Natomiast wyzwań się nie boję, wręcz przeciwnie, wręcz na nie czekam. Dobrze. Przejdźmy do historii tego zdjęcia, bo wspomniałeś o nim na początku, ale ciekawi mnie rozwinięcie tej historii. No to, znaczy myślę, że ona jest wyłożona jak kotlet na talerz niemalże. To co nie znaczy, że jej nie lubię, ja uwielbiam tą historię. Wiecie, no drabina i wspinanie się do góry to jest droga życiowa zawsze. No niestety czasami trafiamy na ludzi, którzy nas ciągną w dół. To nie musi być ojciec i córka. Na tym zdjęciu być może tak to może być zinterpretowane. Ale to ciągnięcie w dół tutaj jest ewidentnie pokazane, tak? I teraz nasza interpretacja może być różna. Dla mnie to raczej ta osoba, która ciągnie w dół, jest tutaj złym bohaterem. Ale to może być osoba, która po prostu dba, boi się o to, że komuś, kto chce iść do góry, chce być taki samodzielny, stanie się krzywda. Więc wbrew pozorom to wcale nie musi być negatywny bohater, wręcz przeciwnie, może być bardzo pozytywnym bohaterem. Nie wiadomo, co ta młoda osoba ma w głowie. Mhm. To, że ona tutaj wygląda jak Ania Shirley, to nie znaczy, że Ania Shirley też była mocno rozbiegana, więc też niekoniecznie wszystkie decyzje musiała podejmować słuszne, ale była dobrym człowiekiem, więc... ale. Do sedna, bo znowu będzie kolejne pół godziny na jedno zdjęcie. No nie, to jest historia młodości i chęci bycia sobą, a ta osoba z tyłu ewidentnie chce, żeby ta osoba dalej była kimś, no nie tyle podległym, ale kimś trochę takim, jak ten ktoś sobie zaplanował. No nie? Czasami jest tak, że rodzice nie mówią o moich absolutnie. Czasami jest tak, że rodzice sobie wyobrażają, że jego dziecko będzie takie, a nie inne. Mhm. No nie? I to jest trochę ten warkocz ciągnięty ku dołowi, bo dzieci wcale nie zawsze chcą być takie. Mają swoje pomysły, świat się zmienia, chcą być kimś innym. Nie wiadomo, czy podejmą dobre decyzje, ale jeżeli ich nie podejmą, to się nie przekonają. Więc czasami trzeba puścić ten warkocz, no nie? No jasne. A te ptaki gdzieś tam w tle, ta chmurka, podejrzewam, że też nie jest tak, to przypadek. Tak, to oczywiście ulotne marzenia, tak? To ciągle te niedoścignione. To, że ona się wspina po drabinie, to znaczy, że ona jeszcze się nie wspięła. I ta chmura, te ptaki są czymś, czego jeszcze nie sięgnęła. Więc one są symbolem z jednej strony pełnej wolności, no bo ptaki zawsze są wolne, zawsze są symbolem wolności, no chyba, że wsadzimy papugę do klatki. Tak samo chmury, one są tam, gdzie są i będą, znaczy w końcu się rozpłyną, ale jakby nie są zależne od nikogo, poza wiatrem. Jasne. A bo tak patrzę na te zdjęcia, głównie wykorzystujesz światło dzienne. Tak. Korzystasz również ze światła sztucznego? Nie korzystam ze światła sztucznego, poza przypadkami, kiedy trafiam do miejsca, gdzie mam tylko światło sztuczne. Jezu, ostatnio właśnie w zasadzie w Rydlicach pod Tarnowem miałem taką sytuację i szczerze mówiąc zrobiłem zdjęcie, do którego nie wiedziałem jak usiąść, bo mieliśmy tylko światło sztuczne i to takie podłe, wiecie, jarzeniówka z góry, to jest najgorsze, co może spotkać. Nie mieliśmy możliwości zrobienia, gdybym może wiedział wcześniej, jak to będzie wyglądać, to może po raz pierwszy bym spróbował coś postawić za oknem, żeby mocniej doświetlić. Natomiast okazało się, że przed moim przyjazdem do tego miejsca gdzieś zaczął przeciekać dach i on został przykryty płachtą, która sięgnęła też okien i w ogóle nam zasłoniła światło. Więc to pomieszczenie wyglądało, było strasznie ciemne. Nie dało się zrobić absolutnie bez zapalenia tych sztucznych jarzeniówek u góry. Ja zrobiłem to zdjęcie absolutnie patrząc na nie później w domu. Stwierdziłem, że no ono musi poczekać długo. Ale okazało się, że usiadł do tego zdjęcia uczestnik warsztatów i zrobił go świetnie, więc da się nawet z trudnych warunków coś wyciągnąć, ale to jest taka skrajność. Wolałbym unikać takich mimo wszystko sytuacji. Natomiast na początku zeszłego roku, dzięki fantastycznej Kasi Sowie, taka kolejna dobra dusza na mojej drodze, dziewczyna, która przyjechała do mnie na warsztaty i została w rodzinie, napisała do mnie, że znalazła świetną knajpkę w Gliwicach, nazywa się Hemingway Pub i przysłała mi kilka zdjęć i powiedzieli, że się zgodzą na zdjęcia, że możemy przyjechać i wykorzystać wnętrza. No i super, tylko przyjechałem i znowu ciemno, więc mówię, dobra, spróbuję podziałać. Były lampki, zwykłe lampki, takie nocne. I o ile wydawało mi się to trochę karkołomne, bo to nie jest znowu moje jakieś ulubione światło, o tyle zdjęcia znowu tutaj nie mam, ale może podeślę i pokażesz, bo podłożysz je teraz. Jak najbardziej. Zdjęcia wyszły nam świetne, naprawdę. Super historia.
w miejscu, gdzie pełno było, na zdjęciach tego nie widać, natomiast klimat knajpy był taki, że pełno było dookoła zdjęć z Hemingwayem i no, jakby czuć było klimat tej knajpy. Skoro wspomniałeś już o Hebrze, no to jeszcze opowiedz historię tego zdjęcia. No tak, przed chwilą powiedziałem o Hemingway Pub, tak, w którym nie opowiedzieliśmy kompletnie niczego o Hemingwayu. A wchodząc do Hebrze, opowiedzieliśmy historię pani Hemingway. Znaczy tak sobie to wymyśliłem, bo to niekoniecznie jakieś nawiązania, bo tam ani nie było ciężkich cygar, ani mocnej whisky. Przepraszam, rumu. Przecież Hemingway to rum. Ale tak sobie pomyślałem, że wkomponujemy to właśnie dziewczynę, która będzie szukała inspiracji, znowu gdzieś tam wyglądając nam na zewnątrz i pisząc cokolwiek na maszynie. Tam powstał tryptyk, nawet chyba 4 zdjęcia. One były dosyć spójne. I to była trochę historia jej samej, ale też trochę historia jakby samotności, bo na innych zdjęciach nieprzypadkowo były krzesła wokół. A krzesła wokół symbolizują nam nieobecność osób, które pewnie byśmy sobie życzyli, aby tam były. Więc trochę historia samotności przelewanej na papier. No i w zasadzie tyle, bo ja strasznie lubię te zdjęcia, w zasadzie nie tyle, bo pozy modelki były też nieprzypadkowe. Nie chciałem, żeby to wyglądało tak bardzo sztampowo, tak bardzo klasycznie. Stąd te nogi na stole, takie trochę surrealistyczne. Może przez to pokazanie, że próbuje walczyć nawet swoim ciałem po to, żeby coś stworzyć. Tutaj do takich zdjęć absolutnie dla mnie świetnym inspiracją jest Van Gogh, który tworząc musiał sobie obciąć ucho, żeby coś poczuć, szukając inspiracji. Taka jest historia. Więc my, robiąc dziwne rzeczy, czasami nie do końca logiczne, tak jak na tym zdjęciu, po prostu możemy dać symbol szukania tej inspiracji, poszukiwania samych siebie. Tak. Sofia zresztą też świetna modelka. W ogóle czuję mały niedosyt związany z tym, że Sofia jest z Krakowa. A Sofii w zasadzie jest z Krakowa i te warkoczyki miała doczepione. Ja mówię, Sofii, jak tylko je odczepisz i będziesz prawie łysa, to napisz do mnie. Nie, miałem taką wizję, że wiesz, chcę, w ogóle marzę o łysej modelce. Nie wiem, kiedyś mi się spełni. Jakaś wizja. Nie mam jeszcze. Będzie dobrze. No i Sofii do mnie napisała i akurat w tym momencie, ja mówię, dobra, to przyjadę, odezwę się, ale tak się mi poukładał czas. No, żeby po prostu nie było możliwości, żeby się zjawił w tym Krakowie, no i odrosły jej te włosy. Może obecnie jest. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń Hebrze, ona, bo ja nie miałem historii ułożonej w głowie, ja do tego Hebrze, to są zdjęcia robione w niedzielę, wszedłem w piątek dosłownie na 10 minut, żeby zobaczyć, jak to wnętrze wygląda, było pełne ludzi, więc też nie miałem czasu, żeby tam jakby poszukać, natomiast pamięć fotograficzna, zrobiłem sobie zdjęcie oczami, no i zacząłem szukać inspiracji, jakby tylko to mi się nasunęło, z czego jestem bardzo zadowolony, absolutnie, bo mówię, wydaje mi się, że ta historia jest bardzo, bardzo fajna, te puste krzesła, te nogi na stole, to wszystko się układa w jedną spójną całość. No i w tym przypadku inspiracja zaczęła się tak naprawdę od wnętrza. Mhm. Od wnętrza, od tego, jak zobaczyłem te stoły, te stare fotele. Wnętrze jest w ogóle niesamowite, bo historia tej knajpy jest taka, że tam był jakiś lokal, nie wiem, czy to była też wcześniej jakaś restauracja, gdzie zmienili się właściciele. No i ta nowa właścicielka Iza, po tym jak zaczęli zdrapywać tynki, okazało się, że pod spodem są stare, nie wiem jak to nazwać, czy to freski, czy jakieś w każdym razie malowidła pochodzące z XVI czy XVII wieku, judaistyczne. I stwierdzili, że dobra, no to nie odnawiałem, tylko zostawiałem tak jak jest. Czyli to wszystko jest zdrapane. No, oczywiście to nie jest tak, że to jest super stanie, bo te ściany po prostu wyglądają jak obdrapane, natomiast widać te malowidła. Niesamowity klimat, naprawdę. I super jedzenie. Znowu będzie reklama. Hebrze, punkt obowiązkowy Kazimierza. Naprawdę, ktoś przyjedzie do Kazimierza, do Krakowa, Hebrze jest punktem obowiązkowym. Pierwsza szakszuka, jaką w życiu jadłem ją Hebrze, a później przez kolejne tygodnie robiłem ją w domu. Do momentu, dopóki mi świnia już nie przejadła. A teraz za to moja żona ją uwielbia, więc robię dla niej szakszukę. Więc szakszuka w domu tylko dzięki Hebrze. A to znaczy, że tam była dobra. Była. Nie będę cię pytał o przepis na szakszukę, ale spytam cię o przepis pod względem sprzętowym. Aha. Czy dla ciebie na przykład aparat, obiektyw, którego używasz, to jest jeden sprzęt, który musisz mieć konkretnie ten
Jeśli tak, to jaki? Czy możesz na przykład mieć dowolny aparat, jesteś w stanie zrobić tego typu zdjęcie? Bardzo lubię bardzo małą głębię ostrości. I to jest coś, w co się bardzo wkomponowałem, jeżeli chodzi o te wszystkie zdjęcia. Zresztą widać, że ta głębia ostrości na prawie wszystkich jest bardzo, bardzo płytka. I to jest taki specjalny sposób fotografowania, który nazywa się metoda Brennisera. Można poczytać o tym co nieco. Ja też opowiadam oczywiście w trakcie jakichkolwiek warsztatów, mówię bardzo dokładnie o tym. Natomiast ta metoda najlepiej sprawdza się z długimi obiektywami. Czyli jeżeli mamy 85, 135, super. Co ciekawe, 85 można zrobić szeroki kadr w małym pomieszczeniu, więc to taka mała... Nie wiem, jak to nazwać. No, dla słuchaczy, że warto poczytać o metodzie Brennisera, co to jest. Więc ta malutka głębia ostrości powoduje, że dzięki temu my już jesteśmy skupieni na poziomie RAW-a, pliku RAW, na tym, co chcemy pokazać. Oczywiście najważniejsza rzecz to światło, ale ta ostrość widać, że tak naprawdę wszystko, co jest dookoła modelki, poza tą jedną przestrzenią, tą jedną linią, tak naprawdę jest poza głębią ostrości i trudno byłoby znaleźć obiektyw, którym jedną klatką zrobimy takie zdjęcie, żeby mieć tak płytką głębię ostrości. Więc nie jest to tak do końca bez znaczenia. Najczęściej używam 85 mm, rzadziej 135. Czasami, kiedy mam ujęcia bardziej z góry, no to 35 mm, ale bardzo, bardzo rzadko sięgam do 35 mm i też wtedy, jeżeli używam, to oczywiście pełni otwarta przysłona i znowu ta malutka głębia ostrości, żeby tego widza prowadzić w sposób odpowiedni, oczywiście za pomocą światła, kontrastów, ale tej głębi ostrości również. Ułatwia mi to po prostu sprawę też i według mnie dobrze wygląda dla mnie. Nie wiem, czy dla widza, mam nadzieję, że też. Dokładnie, bo jak się tak przyjrzeć temu zdjęciu, no to nawet gdybym zrobił takie zdjęcie obiektywem z przysłoną 1.2, to podejrzewam, że na przykład to krzesło no nie będzie rozmyte, nie ma szans. To jest taka głębia ostrości, którą ciężko oszukać. Dokładnie. Powiedziałeś o tej metodzie Brennisera. Czy dużo więcej czasu musisz poświęcić na zrobienie tego zdjęcia używając tej metody, czy czasami jest tak, że mimo wszystko zrobisz zdjęcie normalnie, a później rozmyjesz w Photoshopie? Nie, nigdy nie rozmywam w Photoshopie. Nie, to... Czyli wolisz poświęcić więcej czasu na zrobienie zdjęcia? Z tego bym się musiał spowiadać wtedy. Nie, to grzech dla mnie. Nie, bo ta metoda Brennisera wcale nie wymaga jakiegoś wielkich umiejętności od nas. No, wymaga oczywiście zachowania pewnych reguł, których trzeba się trzymać. Jedyny czas, jaki ja muszę poświęcić dłuższy na to, żeby takie zdjęcie zrobić metodą Brennisera, jest to, że nie robię jednego zdjęcia, tylko robię na przykład od 9 do 20, tak? Które składają się później na to jedno zdjęcie. No i to jest czas związany z tym, że muszę 20 razy nacisnąć migawkę, a nie raz. Czas, który muszę wytłumaczyć modelce, że słuchaj, dobrze byłoby, żebyś do końca, jak słyszę, że migawka działa, się nie ruszała. No więc w przypadku dzieci trudne. Utrudnienia, tak jak tutaj mamy dwie osoby, jeszcze raz wracam do tych zdjęć z Mirkiem, to musimy tak ustawić te dwie osoby względem siebie i to musimy zrobić metodą prób i błędów, czyli zrobić klatkę, przybliżyć, żeby oczy, tak, odległość oczu od naszego obiektywa obu modeli była identyczna, bo w przeciwnym wypadku tracimy drugą osobę. A w tym przypadku absolutnie byłoby to błędem, no bo one obie są bardzo ważne, są głównym tematem tego zdjęcia, więc wyglądałoby to źle. No i tyle. Sama metoda absolutnie nie jest trudna. Mówię, warto o niej sobie poczytać. Ja myślę, że nie tyle poczytać, co po prostu wybrać się na ciebie do ciebie na warsztaty. To ty to powiedziałeś, zapraszam. Ale polecam jak najbardziej. O tej fotografii też chciałbym porozmawiać, bo jest ciekawa. Ciekawa historia, ciekawa poza, ciekawa mimika. Ta... Nie chcę więcej mówić, co ja tutaj widzę. Chciałbym twoją historię. Uwielbiam tą modelkę. Usłyszeć. Cudowne dziewczę z Wrocławia. I tylko, że na Maltę wyjeżdża często albo do Grecji i nie ma jej nigdy. I spotkaliśmy się do tej pory raz, ale na pewno się jeszcze spotkamy. Znaczy cudowna taka uroda lalkowa. Ja bardzo lubię tę porcelanowatość skóry. Ona praktycznie taka, jaka jest na tym zdjęciu tutaj po edycji, to przed edycją wyglądała tak samo, więc to niewiele trzeba było robić. No historia samotności, ewidentna historia samotności.
chociaż ktoś mi zarzucił, że jest druga filiżanka, a nie ma drugiego fotela. No ale to już kwestia jakby czucia tego, co ktoś chce pokazać, albo co kto chce zobaczyć. Dla mnie filiżanka jest wystarczającym jakby elementem tego, że druga osoba była, no nie? Nie musi być fotela moim zdaniem, bo to może być nawet taka interpretacja, że ta modelka, czy ta osoba sobie postawiła, bo chciałaby komuś dać, ale nawet nie ma krzesła. No choćby. Tej osoby w każdym razie są dwie filiżanki, które ewidentnie sugerują, że no ile jedna osoba do jednej filiżanki jest, no to drugiej już nie ma i widać, że ta modelka tutaj zagrała nam ewidentnie samotność taką już utopioną w beznadziejności niemalże, no bo ta filiżanka rzucona tam z fragmentem kawy już wylanej, ten spodek, no ewidentnie, no w tym przypadku akurat to trudno stwierdzić, ale no rzeczywiście nadziei daje niewiele. Mhm. Nadziei daje niewiele, więc tu ta plana historia inspiracjami, tylko znowu, nie jakby nie budowy kadru, tylko właśnie jakby tematyką w Edwardzie Hopperze, malarz samotności ewidentnie. Każde jego zdjęcie to opowieść o samotności, więc tutaj ewidentnie ta samotność po prostu jest. A gdybyś miał... Natomiast poza, jeszcze wracając do pozy. Może to dziwnie zabrzmi, ale ja lubię takie trochę surrealistyczne udziwnienie. Ja chciałem, żeby ona wyglądała trochę jak lalka, tak? Żeby wyglądała trochę jak nie człowiek, czyli ktoś taki już trochę rzucony obruch i naprawdę pozbawiony tej nadziei, w takiej nieludzkiej pozie, tak? Czyli te wyciągnięte ręce, włosy i te nogi, które wyglądają jak totalnie bezwładne. I to tak miało być po prostu, więc to też było oczywiście przemyślone i to takie było założenie na tym zdjęciu. Jasne. To porozmawiamy o tym, jak realizujesz taką całą koncepcję. Masz pomysł? Mm-hmm. Co dalej? Znaczy pomysły, to tak jak rozmawialiśmy, pomysły rodzą się na różne sposoby, tak? Bo czasami trafiam na jakąś myśl, którą sobie rozwijam, czasami, żeby było śmieszniej, bo no chociaż to akurat rzadko się zdarza, zaczyna się od jakiejś części garderoby. Także historia malowania, chęci jakby nadania koloru owocom do oka, to były jabłka, zaczęła się od tego, że znalazłem zielony beret w second handzie i od tego się zaczęło, wiesz. Później mówię, dobra, będę miał anielisie, ruda modelka, mamy zielony beret, kompozycja czerwień, dobra, jaka czerwień, mam sad. I to wiesz tak, dobra, no to jak sad, jabłka, banał, bez sensu, no to zrobimy wszystko takie stonowane bardzo mocno desaturacją i zrobimy pędzel, jak będziemy malować jabłko, tak, by chcieć nadać temu sadu, który wtedy nie miał w ogóle jeszcze liści, bo to była albo późna jesień, albo wczesna wiosna, więc on był taki, wiesz, to była taka chęć jakby namalowania tego sadu od nowa, mimo że on już nie może owocować, no nie? Więc to jabłko było kolorowane pędzlem. Więc no, czasami po nitce do kłębka bywa dłużnie i dziwnie. Bywa dziwnie. W tym przypadku historia została wygenerowana jakby przez pomieszczenie. Dziewczyna, która mnie zaprosiła do Wrocławia w zeszłym roku, dostałem, właśnie, bo to było trochę tak, że do Wrocławia zaprosiła mnie osoba, żebym poprowadził jej warsztaty indywidualne. Ja napisałem od razu do modelek, które znałem z Wrocławia. Okazało się, że żadna nie może. Później znalazłem Patrycję. Tak. Natomiast jedna z nich, czyli Ania Lisia, powiedziała, no sorry, nie mogę. Ja mówię, Ania, ale może coś mi podpowiesz we Wrocławiu, jakieś miejsce. Ja mówię, bo ja znam tylko tą waszą pergolę koło hali 100-tysiąclecia i w zasadzie znam graciarnię, w której byłem, ale ciężko będzie nam wykorzystać to wnętrze, bo chyba wtedy nie było dostępne. I mówię, nie za bardzo wiem, gdzie. Mówi, napisz do Literatki. No i okazało się, że Literatka to knajpa w Starym Rynku we Wrocławiu, w samym centrum. Napisałem raz, drugi, nikt mi nie odpisał, zadzwoniłem, odebrał ktoś z akcentem rosyjskim, powiedział, że nie ma właścicieli, ale on przekaże i odzwonią. Nie odzwonili. No ja mówię, dobra, no to ostatnie deska ratunku, piszę do tej uczestniczki warsztatu. Ja mówię, słuchaj, no jesteś we Wrocławiu, podejdź może tam, zapytaj, może się uda. No i ona następnego dnia pisze, no spoko, byłam, oni nie ma problemu, zgadzają się na wszystko, można wejść, robić zdjęcia. Mówię, no to super. No więc weszliśmy do tego wnętrza, okazało się, że po prostu jest przefantastycznie. Kolejne miejsce, gdzie musisz być. Literatka we Wrocławiu. Po prostu bosko. Wszedłem tam, wchodzi się do takiego drugiego pomieszczenia, gdzie w tle jest biblioteka sięgająca niemalże sufitu, a pomieszczenie jest, nie wiem, dobrze, nie wiem, 5 metrów w górę. Na tych półkach są niemieckie książki, więc domyślam się, że to jest faktycznie może część jakiejś księgarni albo biblioteki przedwojennej.
czyli czasy Breslau. I tych książek jest tam całe mnóstwo. No i znowu mebelki, wszystko pasujące. Więc wiesz, zaczęło się od tego. Natomiast no ta filiżanka, no nie pasowała mi już tak sztampa z książkami, czytanie książeczek i zresztą tych maszyn do pisania, tak jak widać, trochę u mnie jest, więc ja też nienawidzę się powtarzać, bo mówię, staje się wtórny, a tego nie znoszę. Więc tutaj poprosiliśmy tylko filiżanki, no i stąd narodziła się ta historia. Tutaj zobaczyłem pewnego dnia, że dmuchawiec ma coś, co odlatuje i wiedziałem, że kiedyś chcę to wykorzystać, a to jest cudowne, ulotność marzeń, tak? Kurczę, albo nasze wymarzone marzenia, na którymi możemy zapanować, bo to zdjęcie powoduje, że wydaje się, że ta dziewczyna trochę panuje nad tym, co tutaj ulatuje, no nie? Że to nie poleciało gdzieś w kosmos za okno, tylko tak by to było jej, więc tutaj znowu, tutaj wiadomo, historia z Mirkiem, też już wszystko wiemy odnośnie inspiracji, tak? W ogóle to jest śmieszna historia, bo musieliśmy parę rzeczy poudawać, nie mówię o emocjach, bo o tym już wszystko powiedzieliśmy, ale nie mieliśmy zupy. Nie mieliśmy zupy, mieliśmy Coca-Colę. Więc tutaj czerwień zupy została zrobiona z brązu Coca-Coli. I ta czerwień oczywiście nie jest przypadkowa, bo czerwień to miłość, więc ona tak bardzo symbolicznie karmi go miłością, więc to tak jeszcze dopowiadając małe detale tej historii. Kadry z drabiną, zobaczyłem drabinę. Drabina to zawsze wspinanie się do góry, więc to już o czym mówiliśmy, więc to zaczęło się od drabiny. Warkocz, to zdjęcie, to się przyznaje, ono jest zrobione trochę bez planu wcześniejszego, bo ja miałem historię na drabinę, na Klarę i Mirka na tym polu, natomiast tu jest trochę praca wspólna. Ja, jeżeli publikuję zdjęcia po warsztatach i ewidentnie jest czyjś udział, to zawsze o tym wspominam, żeby nie było tak, że jestem taki bardzo w 100% płodny. Część tych zdjęć, może niewiele, ale jednak jest z mocnym udziałem uczestników tych warsztatów. Zawsze namawiam, robimy jedno zdjęcie po mojemu, ale resztę otwierajcie, mówiłem o tym, otwierajcie głowy, dołóżcie coś od siebie. Jak ktoś nie dokłada, absolutnie nie mówię, że to jest coś złego, nie wszyscy na żywo są w stanie się otworzyć przed innymi ludźmi, ja też to rozumiem. Natomiast jak dokładamy te poszczególne etapy, to dzieją się naprawdę wtedy świetne rzeczy. I ten warkocz, nie wiem, czy to nie był w ogóle pomysł Mirka, bo Klara miała się spinać do góry. Nie pamiętam, jakie było do końca moje założenie. Natomiast w pewnym momencie Mirek wyciągnął właśnie rękę za ten warkocz, złapał i Mirek, nie ruszaj się. No nie? I stąd to zdjęcie powstało, bo ono idealnie symbolizowało po prostu to wszystko, co chcieliśmy pokazać. Tu inspiracja odnośnie tenoru, czyli ten trąb też jest w zasadzie znana. Nie mówiliśmy jeszcze o tym zdjęciu, gdzie jest Sandra Pleiser na zdjęciu z tym kręgosłupem. I to też jest trochę opowieść znowu o inspiracjach. Widzimy namalowane obrazy dookoła Sandry, tak, ale przed nią jest pusta sztaluga. Są płótna zakryte. Jest ten kręgosłup, który specjalnie został pokazany. Czyli to próba wyjścia z siebie samego, żeby jeszcze coś stworzyć i że to nie zawsze nam wychodzi. Nie? Ty tworzysz, ja tworzę, oboje wiemy, że kryzysy się zdarzają. Nie ma takiej możliwości. Pamiętam pierwszy, który mnie dopadł, myślałem, że to już koniec, że już trzeba odłożyć aparat. Pamiętam, było dobre 5-6 lat temu, albo jeszcze dalej. Przyjeżdżał do mnie fotograf ze Szczecina. Ja wiedziałem, że mam, zawsze miałem pewien harmonogram, tak? Mam warsztaty w sobotę, kończę je, od poniedziałku, jeżeli mam kolejną edycję, zaczynam się koncepcyjnie przygotowywać do następnej. No ale przyszedł poniedziałek, mówię, Jezu, wiem, kto będzie modelką, wiem, kto przyjedzie jako fotograf, bo zawsze sprawdzam sobie portfolio fotografa. Ja mówię, no nie mam pomysłu. I mówię, dobra, ale jutro jest wtorek, jeszcze jest dużo czasu, przez wtorek, środa, dali pusto. Nic, kompletnie. I mówię, Jezu, ja chyba, nie wiem, no nie odwołam warsztatów, wiadomo, natomiast chyba po raz pierwszy nie będę prawdziwy i zrobię coś, co już zrobiłem wcześniej. Co mnie strasznie męczyło, bo za każdym razem, tak jak mówię, chcę pokazać trochę coś innego, nie dlatego, że chcę wszystko zmieniać, tylko dlatego, że to są moje własne potrzeby. No, nienawidzę się powtarzać. I nastał piątek, obudziłem się, ja mówię, kurczę, to może skoro ja nie mam żadnego pomysłu, to zrobię zdjęcie o braku pomysłu. Dobry pomysł. Tak, i wymyśliłem sobie, że pojadę do Castoramy, kupię parę listewek, zbiję z tego jakieś takie niezbyt zgrabne ramy. Znalazłem drzewo
gołe drzewo, bo to był grudzień, pamiętam, bez żadnych liści, na które modelka nie musiała się wspinać, żeby stanąć tak, żeby to drzewo było dookoła niej. Więc na tych gałęziach porozwieszaliśmy te puste ramy, symbol po prostu braku inspiracji, zakryliśmy oczy modelce jakąś tam opaską i modelka też stała w ramie. I wiesz, ten jej brak możliwości spojrzenia, to, że ona też stała w pustej ramie i te puste ramy dookoła, były po prostu zdjęciem o braku pomysłu i się odblokowało. I od tamtego momentu wiem, że jeżeli przychodzi taki moment, gdzie myślę, kurczę, no nie wiem, co zrobić, to czasami po prostu trzeba odpuścić i poczekać. Nie można na siłę, bo prędzej czy później ten pomysł przychodzi. Bo przy takim pierwszym odłożeniu aparatu okazałoby się, że straciliśmy bardzo dużo. Znaczy ja bym stracił bardzo dużo, bo kocham to, co robię. A myślę, że część ludzi naprawdę się zniechęca. Jak przychodzi ten pierwszy moment, mówią, no dobra, no to może jakieś inne hobby. A to z reguły się kończy tym, że to drugie hobby też się zatrzymuje w tym momencie, kiedy dochodzimy do ściany i no znowu jest nudno, no nie? Cierpliwość to myślę, że podstawowa rzecz, która dotyczy każdej gałęzi sztuki i musimy ją sobie hodować, żeby nam tej cierpliwości starczało po prostu. A uważasz na przykład, że pomysłem na zdjęcia, takim pobudzaczem kreatywności mogą być właśnie przykładowo twoi klienci, którzy przychodzą z własnym życiem, z własną pewnie, historią. Kurczę, podstawa. Tak wtedy no, ciężko będzie ci wyczerpać pomysły na zdjęcia. To prawda, tylko wiesz, to jedno, faktycznie kiedy mam osobę, którą będę fotografował, nie modelkę, tak? Mhm. A inaczej, kiedy mam warsztaty, kiedy przyjeżdża do mnie dziewczyna, która no owszem, no ona też może być inspiracją, zresztą mówiłem o baletnicach, tak? Mhm. Zresztą no, większość tych dziewczyn, z którymi współpracuję, to są dziewczyny z ogromnym doświadczeniem, czy to właśnie Sandra, którą kocham jak siostrę, i z Julką, którą niby się widzieliśmy mało, ale też dała od siebie dużo. Asia Sobesto, kurczę, no cudowna, czy właśnie Anastazja, no Iza, zresztą wszystkie, które nie wymieniłem, kocham równie mocno. Cudowne dziewczyny. I one też oczywiście mogą być inspiracją, tylko wiesz, no to jest tak, że no one też liczą na to, część z nich przynajmniej, duża część, że no, skoro ktoś prowadzi warsztaty, no to on im powie, co robimy. I tyle, więc ja czuję się zobowiązany do tego, żeby być przygotowanym. Zresztą no, trudno, żeby było tak, że przyjeżdża do mnie ktoś na warsztaty, a ja liczę na to, że modelka mi stworzy historię. Tak, to tak. Nie tak. Zresztą tak samo na sesji indywidualnej, to tak jakby przychodził do nas klient, ty byś stanął z aparatem i powiedział, no zrób coś, no nie? No nie, to my prowadzimy narrację i jakby to my prowadzimy to, w jaki sposób ten klient ma być pokazany na naszych zdjęciach. I klient po to przychodzi, żebyśmy to my wymyślili tą całą sytuację, więc no tak jak mówię, ja czuję się zobowiązany, żeby tą całą historię wymyślić. W przypadku warsztatów jest to na mojej głowie po prostu i tyle. A w przypadku normalnych sesji, tak właśnie spotykam się sam na sam, no to już jakby ten wspólny dialog, który powoduje faktycznie większą łatwość zbudowania tej historii, bo wiem od osoby, która mi o sobie opowiada, co ja mam fotografować. Więc rzeczywiście tak jest. Więc jak najbardziej oczywiście osoba fotografowana może być podstawą inspiracji. Mm-hmm. Okej, okay. A powiedziałeś, że to poza wywiadem, że utrzymujesz się głównie z fotografii. Tylko. Tylko i wyłącznie. Jest dużo klientów, jest zapotrzebowanie na tego typu zdjęcia? Znaczy wiesz, ja sobie zrobiłem tak naprawdę, znaczy tak sobie poukładałem ten swój świat fotograficzny, że jakby jedno zazębia się z drugim. Gdybym miał żyć tylko i wyłącznie z sesji indywidualnych, nie przeżyłbym. Jeżeli miałbym żyć tylko z warsztatów, żyłbym skromnie. Gdybym miał żyć tylko ze ślubów, to bym przestał lubić śluby. A robisz śluby, po tego wywiadzie tak, nie powiedziałeś, tak. Nie wszyscy pewnie wiedzą. Tak, robię maksymalnie 15 zleceń w ciągu roku. Ale ta ilość, o której wspominam, jest dla mnie bardzo istotna, ponieważ jest to coś, co uzupełnia mój świat fotograficzny. Rozmawialiśmy o tym z Michałem, więc powiem jeszcze raz. Fotografia, o której rozmawialiśmy do tej pory, jest to kreacja od początku do końca. Zarówno w przypadku warsztatów, jak i sesji indywidualnych, albo pracy po prostu sam na sam z modelką. I to jest to wytężenie umysłu, siedzenie, myślenie, rysowanie w głowie, co jak poukładać, jak dobrać kolory, jaką przestrzeń wybrać, gdzie się udać, czy będzie słońce, czy go nie będzie, lepiej żeby nie było. I to jest szereg takich rzeczy, które tak naprawdę budują nam emocje przed sesją, nasz nastrój też przed sesją, natomiast sama sesja potrafi trwać 40 minut, tak? Ale tak naprawdę ona trwa czasami tydzień albo dwa tygodnie. Natomiast wesele,
wydaje się czymś bardzo banalnym i czymś, czego część fotografów się wstydzi, czego ja nie rozumiem, bo ja uwielbiam wesela i uwielbiam emocje na weselach. I to jest coś, co mnie totalnie wycisza twórczo, w sensie przestaję tworzyć. Oczywiście muszę zwrócić uwagę na pewne istotne elementy, natomiast to jest nie zasada tworzenia, tylko po prostu pewnych poprawek, tak? Czyli wchodzę do domu pani młodej i pytam, gdzie będzie błogosławieństwo. Jeżeli nie do końca pasuje mi światło, to się pytam, czy możemy się delikatnie przestawić, tak? I to jest jedyna twórczość, którą wkładam tak naprawdę. Cała reszta dzieje się na żywo i zamiast tworzyć, staje się myśliwym, który po prostu trzyma obiektyw i czeka na odpowiednie emocje, a tych emocji jest tam tak dużo, że naprawdę ta fotografia ogromnie mnie cieszy. Ale ta ilość założona, czyli ta 15, ma powodować to, że jak kończy się sezon i ja jestem trochę zmęczony tym sezonem, to w momencie, kiedy przychodzi grudzień, to chce mi się już chcieć tych kolejnych wesel. Mhm. I mi się chce, naprawdę. Ja uwielbiam spotykać ludzi i też, podobnie jak na warsztatach, może dziwne to, ale z parami młodymi również mam często kontakt później i przytulam do serducha, bo to fajni ludzie zawsze. Naprawdę, nie trafiłem ani razu na kogoś na weselu, kto by powiedział mi coś przykrego. Jedna była para taka mało delikatnie konfliktowa, początki mojej fotografii ślubnej. Każdemu się pewnie może zdarzyć, a przez tyle lat to chyba sukces, że to była tylko jedna para. Cała reszta naprawdę do serca przytul i nie wypuszczaj. Super ludzie. Więc dla mnie się to świetnie uzupełnia, więc warsztaty, fotografia ślubna, sesje indywidualne, tutoriale, warsztaty online, to wszystko powoduje, że nie jestem majętnym człowiekiem, natomiast no, stać nas na to, że jak pójdziemy do sklepu po chleb, bułeczki i masło, to je kupujemy po prostu, tak? Cieszy mnie to, bo też jestem sporo w domu. Ludzie często wychodzą na 10 godzin każdego dnia do pracy. Mówię też o drodze w tom i z powrotem. I wracają i są wypruci. Ja budzę się rano tak naprawdę i mam swoją rodzinę obok siebie i w zasadzie często możemy zaplanować ten czas troszkę inaczej niż większość z nas. Wiadomo, weekendy niestety są zajęte. Natomiast tak, no, fotografia pozwala mi, odpowiadając na pytanie, żyć i funkcjonować. Póki co, na razie. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. No ja wiem, jak to jest ciężko być przedsiębiorcą i utrzymywać się z fotografii. Nie jest to tak naprawdę proste i zależne tak naprawdę nie tylko od tego, co my potrafimy, ale z tego, co ludzie chcą, tak, czy potrzebują. No i pomijając to, że oczywiście troszkę kłód pod nogi nam się rzuca i ja nie lubię narzekać na politykę, ale trochę przykre jest, że na początku miesiąca zastanawiam się po prostu, żeby zgromadzić środki na ZUS i na podatki, a dopiero później zaczynam myśleć o tym, co kupić w sklepie. No i to tak nie powinno być. No, mam brata, który mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii i tak naprawdę on o czymś takim nie myśli, bo zupełnie inna działalność oczywiście, ale będąc tak zwanym self-employerem, jedynym kosztem, jeżeli chodzi o taki przysłowiowy ZUS, to dla niego jest tam kilkanaście funtów miesięcznie. Mhm. I myślę, że gdyby ludzie mieli takie możliwości, nawet płacąc wyższe podatki, podatek już płacimy od tego, co zarobiliśmy, to jest to sprawiedliwe. Natomiast nie wiem, jak was wszystkich tutaj, ale dla mnie ZUS jest czymś, co mnie po prostu tak... No. Wiem. Dlatego apelujemy, wspierajcie Damiana, kupujcie warsztaty, kupujcie kursy. Myślę, że to ale zawsze tylko jest jak chcecie, nie jak musicie. Nie zmuszam, ale polecam. Dobrze, Damian, ostatnie pytanie na koniec, choć czuję, że chciałbym sobie jeszcze rozmawiać Dawaj. Godzinami. Gdybyś miał przed sobą takiego początkującego fotografa, kursanta, warsztatowicza, któremu chciałbyś wlać trochę inspiracji, dać jakąś poradę, jak się rozwijać, co zrobić, by być tak może nie kreatywnym, ale po prostu takim fotografem spełnionym, co byś doradził? Pewnie nie ma złotego środka. Po raz kolejny, trzeci albo i czwarty dzisiejszego dnia, każdy z nas jest inny, dlatego jesteśmy piękni. I ja wiem, uniwersalne takie proste slogany, chyba najłatwiejszy to taki, żeby nauczyć się widzieć, a nie tylko patrzeć. To przede wszystkim, bo naprawdę to czasami leży na ulicach. To czasami leży na ulicach. Zawsze wspominam, może nie zawsze, ale bardzo często wspominam radzieckiego reżysera, który nazywał się Paradżamow. Totalnie dla większości ludzi anonimowy człowiek z minionej epoki. Natomiast wiele osób pytanych o swoje inspiracje, Martin Scorsese, Lady Gaga,
mówi Parajamov. I wtedy to otwiera oczy. Kto to jest Parajamov? No nie. Okazuje się, że człowiek inspirował się bardzo mocno kulturą. Nie powiem czego dokładnie, czy to był Kazach, czy Ormianin. Można sięgnąć lektury. Więc jego filmy były przepełnione kolorami i nawiązaniami do kultury. I robił to świetnie. I w momencie... Jest bardzo fajny kanał na YouTubie. Ja nigdy nie pamiętam, jak się nazywa. Nie konkurencja dla ciebie, bo człowiek tworzy filmy o filmach. Albo o fragmentach danej epoki kina. Albo tak właśnie w tym przypadku o Parajamowie. I opowiada o tym w fantastyczny sposób. Ja właśnie o Parajamowie zrobił taki film. O tym, jak on tworzył. Jak inspirował innych. Natomiast do czego zmierzam? Parajamov w latach 80. chyba wylądował na festiwalu w Nicei. Stanął przed setkami dziennikarzy. No i zadawali mu różne pytania. Jeden z dziennikarzy stał i skąd pan czerpie inspirację? I Parajamov tak przybliżył się do mikrofonu i powiedział, że chodzi po ulicach i się rozgląda. I to była kompletna odpowiedź na pytanie. Mm-hmm. No wiadomo, trochę z przekąsem. No nie? Natomiast ona jakby pokazuje, że naprawdę czasami wystarczy widzieć, a nie tylko patrzeć, że to wszystko dzieje się dookoła. Jesteś na początku drogi fotograficznej, oglądaj pracę innych fotografów. Oczywiście tak, ale otwórz się też na inną sztukę, oglądaj obrazy. Wiecie, zdjęcie jest czymś, co tworzymy czasami w jedną sekundę. Teraz, jeżeli chodzi o media społecznościowe, jesteśmy zasypywani zwykłymi klatkami z komórek, które nie są przygotowane. Są czasami momenty, chwile i trudno znaleźć w nich inspirację, bo dobrego zdjęcia trzeba poszukać czasami. Natomiast jak patrzymy na obraz, jest to coś, co było tworzone w momencie malowania czasami miesiąc, czasami dwa miesiące, czasami oczywiście kilka dni. I tam nie ma miejsca na błędy. Jeżeli pokazuje się dobry obraz już jako sztukę, to raczej nie pokazuje się jakichś gniotków, które zostały gdzieś tam pod stołem, więc pokazuje się coś dobrego. Warto popatrzeć na całokształt, nie tylko na główną akcję na tym obrazie, na głównego bohatera, ale również na pozostałe detale, ponieważ te detale, tak jak mogą przypadkowo pojawić się na naszych zdjęciach, to na obrazach nigdy nie pojawiają się przypadkowo, no bo ktoś, kto trzyma pędzel, musi ten detal namalować, więc pewnie się zastanowi, czy skoro widzi przed sobą, nie wiem, śmieć na ulicy, czy go namalować, czy nie. A jeżeli go namaluje, to na pewno ten śmieć na ulicy ma jakiś sens. Więc warto patrzeć na obrazy i na sztukę malowaną, ponieważ tam po prostu według mnie jest bardzo mało przypadku, a bardzo dużo tego planu, któremu jak się przyjrzymy, to możemy go przenieść na to, co my tworzymy. No pewnie ktoś jak zaczyna, no to warto też sięgnąć troszkę techniki, tylko ja jestem w ogóle zwolennikiem, ja może wstyd się przyznać, ale ja nigdy nie przeczytałem żadnej książki o fotografii. Nigdy nie przeczytałem żadnej instrukcji w aparacie. I zawsze staram się metodą prób i błędów dojść do tego, co obecnie robię. Natomiast czasami warto sięgnąć do techniki. Choćby po to, żeby później wiedzieć, jak łamać reguły. Sięgnąć tak daleko, żeby wiedząc nie wszystko oczywiście, bo nikt z nas nie wie wszystkiego, ale wiedzieć tak dużo, żeby wiedzieć, jak troszkę zadać temu kłam. Zawsze polecam, uwielbiam ten film, tylko musiałem go obejrzeć kilka razy, zaraz powiem dlaczego. Film pod tytułem Ida, polski, gdzie żaden kadr się nie zgadza. Tam nie ma żadnych reguł kadrowania. Każdy, miałem powiedzieć ze zdjęć, każdy fragment filmu jest tak pocięty, jest tak ułożony przez realizatora zdjęć. Nie pamiętam, wstyd się znowu, Pawlikowski chyba to robił. Tak mi się wydaje. Jak nie, to przepraszam. Tam nic się nie zgadza, ale oglądając cały film, wiesz, że tak miało być. I ktoś, kto to przygotował, tak chciał zrobić. Tam nie ma miejsca na powiedzenie mu, no słuchaj, ale tu nie ma złotego podziału. No nie ma, bo go miało nie być. Ale jak już wiesz o tym złotym podziale, no to wiesz, jak go złamać. No nie? Więc czasami warto się czegoś nauczyć, żeby później trochę pokombinować tak, żeby to niekoniecznie się zgadzało, ale powiedzieć temu widzowi, który powie, no tu nie ma złotego podziału, powiedzieć, wiem, bo miało go nie być. I wytłumaczyć dlaczego. No bo teraz, nie wiem, to takie czasy mamy, że ludzie strasznie boją się krytyki i komuś coś powie, że to jest nie tak i ktoś ci od razu pisze, tak miało być. Tylko on nie wie, dlaczego tak miało być, bo tak naprawdę nie miało tak być, no nie? A warto słuchać czasami innych. Oczywiście nie wszystkich, bo w dobie Facebooka i Instagrama te komentarze, które pokazują, pojawiają się pod zdjęciami,
Ja czasami dla rozrywki biorę popcorn i je czytam, no nie, bo no, czasami większych głupot się znaleźć nie da. Ale zdarzają się też ludzie, którzy naprawdę chcą pomagać i takich warto szukać i słuchać. I myślę, że jeżeli chcemy się przejmować komentarzami pod naszymi własnymi zdjęciami, to oprócz tego, że przeczytamy ten komentarz, to sięgnijmy do portfolio autora tego komentarza, bo to z reguły jest dobra wykładnia. I myślę, że pamiętajmy o jednym. I to jest dla mnie chyba esencja, że cenzorami naszych zdjęć najpierw jesteśmy my sami. Będąc na takim etapie, na jakim ja jestem, nie zadawala mnie zdjęcie, które zrobię byle jak i mi się nic nie zgadza, tak? Jest krzywe na przykład, nie wiem, nie działa kompozycja, zrobię mnie ostre. To mnie nie zadowoli, ale inną osobę będącą na początku takie zdjęcie może zadowolić i super. Tylko niech on sobie obejrzy to zdjęcie i powie, dobra, jestem zadowolony i następnego dnia postara się być troszkę lepszy. Mhm. Jeżeli tak będzie postępował, nie da, zakładając jedną rzecz, nie da się codziennie być lepszym, ale można się starać. To on sam dojdzie do tego momentu, gdzie będzie zadowalać gusta również innych fotografów obserwujących to, co robi. Więc patrzmy na siebie, jeżeli nam daje satysfakcję to, co zrobiliśmy, to nie dołujmy się tym, że ktoś to skrytykował. Tylko następnego dnia zróbmy coś następnego i zapytajmy się samych siebie, czy jesteśmy zadowoleni z tego. Jeżeli jesteśmy, super. Jest krytyka? Świetnie, bo dzięki krytyce też się uczymy, no nie? Idźmy dalej po prostu i tyle. Najgorsze jest to, kiedy stoimy w miejscu i robimy zdjęcia do dowodów osobistych. Ja szczerze współczuję naprawdę tym ludziom, którzy zajmują się robieniem dowodów, zdjęć do dowodów osobistych, bo bym nie wiedział, co tam robić, po prostu to jest straszne. Ale wiesz, o czym mówię, chodzi o tej powtarzalności, że po prostu jesteśmy rzemieślnikami, przychodzi do nas klient, zdjęcie następne, no nie? I jakby tego bym nie potrafiłbym nigdy robić. Natomiast starając się robić coś innego, by być lepszym od siebie samych dnia poprzedniego, myślę, że to jest wystarczająca motywacja do tego, żeby robić zdjęcia. I nie poddawanie się, i czekanie, i cierpliwość. Jezu, dużo tego. No Boże. Dużo tego. Ale powiem ci, że bardzo podoba mi się taka twoja szczerość tego wszystkiego, ta prawda, którą pokazujesz i widać, że to nie jest w żaden sposób udawane. Nawet to jak mówisz, co mówisz, to ja doceniam bardzo taką tę szczerość właśnie. I powiem ci, że teraz tak mi, znaczy to już wcześniej przyszło na myśl, że ja bardzo bym chciał kupić na przykład twój album. Myślałeś kiedyś o albumie? Skromność moja. Nie, no nie chcę być nadmiernie skromny, ale generalnie jestem. Jest ciężko myśleć w takich kategoriach, że coś, co ja zrobiłem, stanowi taką wartość, że ktoś chce to mieć u siebie w domu. To strasznie miłe, bo dużo osób mnie o to pyta, więc może pora pomyśleć o tym. To myślę, że najwyższy czas. Myślę, że może i tak. Więc może tak, tylko w momencie, kiedy ja pomyślałem o tym, że faktycznie dobrze byłoby może o tym pomyśleć, kurczę, to oprócz tego, że chciałbym pokazać zdjęcia, to chciałem troszeczkę też o nich napisać. Przede wszystkim. Trochę o nich napisać, a to znowu no, musi się rozłożyć w czasie trochę. Nie chciałbym pokazać samych zdjęć, bo chciałbym napisać, że to są emocje moje i nie tylko moje. I chciałbym, żeby ludzie biorąc ten album do ręki nie patrzyli tylko na kolory, bo ja wiem, już też to o tym mówiłem, że wiem, że są osoby, które szukają tylko koloru, ale to tak jakby patrzeć. No nie, no też, bo to będzie złe porównanie, ale powiedzmy, patrząc na obrazy wielkich mistrzów, tych, o których wspomniałem, Hopper, Vermeer, nie możemy mówić, o kurde, ładne, no nie? One są ładne, ale one mają przede wszystkim tą drugą głębię i tą ważniejszą dla autora. Bo autor malując czuje, autor robiąc zdjęcie czuje, autor tworząc muzykę czuje. I oczywiście słuchając... Przykład może nieistotny, aczkolwiek gościa strasznie szanuję, Zalewskiego, wiele osób przytupuje nogą, ale jak czytamy się jego teksty nie słysząc muzyki, albo jak wyciszymy teksty, a posłuchamy muzyki, to czujemy, kurczę, że to wszystko gra, no nie? Mhm. Że facet wkłada energię w każdy dźwięk, w każde słowo. Tam nie ma przypadku, no nie? I dlatego chcę, jeżeli taki album faktycznie kiedyś miałby się pojawić, to chciałbym, żebyś ci ludzie, którzy otworzą ten album, wiedzieli, że jak przeczytają te parę słów, że to nie są tylko kolory, no nie? Że to są emocje i to są czasami trudne emocje, które się pojawiają na tych zdjęciach.
No, chciałbym, żeby to nastąpiło kiedyś, pewnie. Mam taką nadzieję, bo ten pomysł albumu właśnie zrodził się przez to, że poznałem historię tych zdjęć, bo tak naprawdę no, zdjęcia to zdjęcia, wiadomo, tak. Pokazują, ja mogę różnie interpretować, ale historia, którą ty chciałeś przekazać, czy którą po prostu opisujesz, no właśnie to jest ta wartość, to coś, co jest bardzo ważne w tej fotografii. Dlatego moim zdaniem pomyśl o albumie, bo jedna strona zdjęcia, druga strona opis i to naprawdę nieskromny, długi, to będzie bardzo wartościowe. Tak samo jak mega wartościowym było to, co opowiedziałeś o swoich zdjęciach dzisiaj, bo myślę, że to, co nasi odbiorcy usłyszeli od ciebie, to jest największa inspiracja. Właśnie ta prawda i ta historia tego wszystkiego. Cieszę się bardzo. Czy wiesz, dla mnie to jest tak, że zaczynając fotografować, każdy z nas nigdy nie myśli, że będzie kimś, kto będzie kiedyś inspirował inny, kimś, o kim będzie się mówić, kimś, którego zdjęcia będzie się pokazywać. No bo nie można robić takich założeń, no chyba, że ktoś rzeczywiście ma jakieś parcie, no nie? Trochę takich osób teraz jest, nie mówię tylko o fotografii. I to jest coś najlepszego, co możecie spotkać. Kiedy dzisiaj spotykamy się razem, wiesz dobrze, że bardzo szanuję to, co ty robisz w fotografii, bardzo mi się to podoba. I kiedy słyszysz o takich osób jak ty, ale też inni fotografowie, od innych fotografów, takie rzeczy, że mogę być inspiracją, że ktoś chce obejrzeć mój album, że ktoś patrzy na te zdjęcia, to jest fantastyczne, bo ja robiłem zdjęcia, po prostu robię to dla siebie, bo chciałem to robić. Dalej robię dla siebie, a przy okazji robiąc je trochę dla innych, bo wiem, że część osób chce je oglądać i wszystkim fotografom życzę tego, żeby byli częścią świata fotograficznego innych fotografów, bo to jest no, wielki, wielki zaszczyt. To daje spełnienie. Tak, bardzo. Bardzo. I chęć do tworzenia kolejnego, więc zębatka kręci się dalej i cyka, no nie? Nie trzeba jej nakręcać wcale. Super. I tego spełnienia ci życzę, a na ten moment dziękuję za rozmowę, bo również, była naprawdę fantastyczna. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie wynudziliście się przez ten czas, słuchając mnie, bo Michała na pewno nie. No, dzięki jeszcze raz. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Jeśli spodobał ci się ten film i czekasz na więcej tego typu treści, wesprzyj moją twórczość w serwisie Patronite. To właśnie dzięki finansowemu wsparciu mogę dalej rozwijać swój kanał oraz dzielić się z tobą systematycznie darmową wiedzą.